Cześć. Marcin Górnicki. Paweł Kuflikowski. Podcast Kuflikowski-Górnicki. Dzisiaj zabieramy Was w sentymentalną, retrospekcyjną podróż po kolarstwie górskim w Polsce. Jest bardzo nostalgicznie, a wszystko się zaczęło w dosyć błahy sposób od katalogu rowerowego. Wypatrzonego w kiosku. Dzisiaj kiosków próżno wypatrywać. Jeden rower, potem kolejny, 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 i ta pasja. Rosła i rozwijała się. Rowery górskie, szosowe, gravele, fatbike'i, tylko przełajówki w tym brakuje. Przełajówki, ale te przełaje były chociażby w transmisjach telewizyjnych. Zapraszamy Was na rozmowę z Marcinem Szafrańskim, jednym z animatorów sceny rowerowej w Olsztynie. I jak zawsze pamiętajcie o subskrybowaniu podcastu. Dzięki. Marcin, zaprosiliśmy cię dzisiaj tutaj do naszego podcastu, do reakcji łańcuchowej z takim pomysłem na to, żeby w pewnym sensie, może zarobić to strasznie górnolotnie, ale opowiedzieć historię kolarstwa amatorskiego, kolarstwa górskiego w Polsce. Począwszy od twojego pierwszego roweru, przez pierwsze starty, festiwale, maratony i, i to, gdzie dzisiaj jesteś, jak się w tym wszystkim odnajdujesz. Zacznijmy od tego twojego pierwszego roweru górskiego, bo ja troszkę tą historię pamiętam, ale niedokładnie, więc, więc może zacznijmy to i od tego, jak się w ogóle wkręciłeś w kolarstwo i, mm -hmm. e, i jak ten pierwszy rower górski powstał. Ten nie zabrzmiał Paweł górnolotnie, tylko zabrzmiał, jakbyśmy jakiś atlas dinozaurów otwierali. <laughs> bo ja już jestem dinozaurem, mam 45 lat i przed przyjazdem, tak w ogóle to się przedstawi, Marcin Szafrański, dziękuję za zaproszenie, witajcie wczoraj przed przyjazdem zaszperałem w internecie, kiedy pojawił się pierwszy katalog Rowery Górskie Świata, bo od tego się zaczęło i zobaczyłem, że to był 93 rok, czyli 3 lata przed pierwszymi Igrzyskami w Atlancie, gdzie po raz pierwszy MTB miał 30, lat, 30 lat. lat, więc lat mam 45, a rowerami górskimi jaram się od 30, czyli 2 trzecie mojego życia, dość długo. I zaczęło się tak naprawdę od tego katalogu, Wiesz, byłem, jeździłem wcześniej na jakichś tam jubilatach, kamach, jak każdy dzieciak wokół podwórka i któregoś razy zobaczyłem w kiosku katalog Rowery Górskie Świata, wydawnictwa chyba z Warszawy, Prince Shoprego, a redaktorem tego pamiętam do dzisiaj był Marek Utkin, jakiś chyba taki lokalny działacz, aktywista z Warszawy, nie wiem czy znacie. Coś mi to nazwisko mówi, coś, coś z wojny Utkin. I kupiłem sobie ten katalog, tam było parę artykułów o rowerach górskich, a potem... Oferta producentów, która dzisiaj jest bardzo szeroka, wtedy to było tam chyba kilkanaście firm. Katalog nawet stu stron nie miał. No ale jak zobaczyłem te rowery tam z grubymi kołami, z kolorowymi ramami, z tymi aluminiowymi, pięknymi, srebrnymi wtedy częściami, bo czarnych nie było, no to wsiąkłem. Więc zaczęło się trochę od sprzętu. No i postanowiłem, że ja będę po prostu kolarstwo górskie uprawiał. że Kupię sobie rower górski. Szybko namówiłem moją mamę, żeby mi taki sprzęt kupiła. Był to do dzisiaj, pamiętam, Wheeler Proline 900 taki model, który był półkę wyżej niż ten najniższy, bo już miał przy manetkach takie wskazóweczki, wiecie, mm -hmm. na telewizorach, które pokazywały, na którym biegu się jedzie, to oczywiście były trzy zębatki. To zeszły. był już amortyzowany rower, czy sztywna absolutnie Sztywna konstrukcja jeszcze ze stali chyba nawet nie chromo, tej takiej, wiecie, bardziej prestiżowej, tylko high ten tak zwany, no ale był to już rower górski, taki markowy, tak, i od tego się zaczęło. Tak więc nabyłem taki rower i zacząłem. Sobie jeździć gdzieś na Szymano, oczywiście. Tak, tak. Grupa Torney chyba się nazywała TY30, było TY20, nie pamiętam. Taki podstawowy osprzęt Szymana, oczywiście, bo nic innego chyba nie było wtedy. Saks może był nie wiem, nie pamiętam jeszcze wtedy. Uh -huh. No i tak na tym rowerze sobie zacząłem gdzieś krążyć wokół domu, a potem po dwóch latach wpadłem na pomysł, że zmienię sobie rower. I kolejny to był też trek, trek też stalowy to był model bodajże single track, chyba wtedy była taka seria rowerów. Możecie pamiętać o tak, tak, tak. Ja, ja nawet ostatnio gdzieś widziałem tego, tego tak, ten tak, rower tak, gdzieś tak, tak, na, u, na ulicy, więc oczywiście no, tak, tak, mi się to był, to był rok dziewięćdziesiąty, chyba piąty wtedy. Dokładnie nie pamiętam, miałem 16 lat bodajże, byłem w szkole średniej i zacząłem jeździć na rowerze górskim. Kupiłem pierwszy kask. Po pierwsze buty SPD pojechałem do sklepu Wysepka. W 1995 roku kupiłeś kask. Tak. W 1995 jeździłem w kasku firmy Met. Miałem buty firmy w które były o rozmiar za duże, więc dwie pary skarpetek wkładałem, żeby stopa tam dobrze siedziała, takich frotę. I miałem już spodenki z pampersem, słuchaj, nie? A koszulkę miałem jeszcze taką zwykłą, t-shirta bawełnianego. No i tak się zaczął moje jeżdżenie na rowerze górskim. Ja to wszystko wiedziałem gdzieś z katalogów i już z jakichś gazet, które trafiały obcy język. A to już było tak że, tak, że miałeś jakichś tam znajomych na rowerze górskim? też nie. W Olsztynie nie, nie, Na początku nie. Na początku jeździłem sam. Gdzieś ta zajawka się pojawiła tylko w głowie u mnie przez te katalogi. Zacząłem jeździć, zacząłem się tym interesować. Natomiast później pracując sobie wakacyjnie w sklepie rowerowym, jednym ze sklepów rowerowych w Olsztynie, dorabiając istnieje sobie... Istnieje ten sklep? Istnieje, tak, tak. Dorabiałem sobie w ferie... Na serwisie i w wakacje na serwisie i na sprzedaży, jako taki nastolatek, właśnie, żeby trochę grosza odłożyć na jakieś wakacje rowerowe, wyjazdy. No i także tam powiem, zobaczyłem już taki wielki ten świat rowerowy, tak? Czyli mnóstwo, mnóstwo rowerów, poznałem trochę to wszystko od kuchni. No i tam poznałem, jakby to towarzystwo swoje, tak? Kolegę Łukasza. A powiedziałeś o pierwszym rowerze o tak. drugi był trek. trek. Nie myślałeś o tym, żeby tego wheelera trochę zmodyfikować, od razu był właśnie pomysł zmiany? Wiesz co, wtedy to jeszcze było tam, ja nie pamiętam czy mi tego wheelera wtedy ukradli, jakoś tak było, że ja musiałem kupić nowy rower, czy on został zniszczony, czy ukradziony, ciężko mi teraz sobie to przypomnieć, to jeszcze nie były te czasy, nie? To było trochę później z tymi modyfikacjami dopiero. Mniejsza dostępność części pewnie. No to nie były te czasy w ogóle w Olsztynie, że tak powiem, koń, kończyły się rowery na tym najniższym poziomie cenowym. Gdzieś w Gdańsku, w Warszawie, chyba wtedy pewnie pierwsze sklepy powstawały, gdzie można było kupić jakiś amortyzator, na pewno jeszcze nie tarczówki, więc w Olsztynie takich rzeczy po prostu nie było. Ja wiedziałem, że takie rzeczy już są na rynku, że są amortyzatory, że, że są już nawet fule jakieś pierwsze, że się pojawiają karbonowe pierwsze ramy, gdzieś tam wtedy właśnie klejone takie. Natomiast to jeszcze nie był ten czas, kiedy ja tak sprzętowo tym myślałem, tak, jarały mnie same rowery wtedy i. No i a propos modyfikowania, to tak, po pojeżdżeniu na tym treku chyba z dwa lata, nie pamiętam dokładnie, postanowiłem sprzedać cały rower i za cenę całego roweru, który sprzedam kupiłem sobie aluminiową ramę Meridy. I wtedy zaczęło się spekulacje. Materiałowy upgrade. Nie tak, materiałowy. Także moja mama, pamiętam, do dzisiaj była załamana. Pyta się, co zrobiłeś z rowerem? Ja mówię, że sprzedałem i co z tymi pieniędzmi zrobiłeś. A ja pokazuję ramę aluminiową i mówię, kupiłem to. Zamienił się kierkę na kilk. Tak, tak, tak. Było oczywiście wiodrze natomiast ja już wtedy widziałem, że aluminium to jest przyszłość. Tak szersze, w przyszłości, oczywiście, więc nabyłem rower, który złożyłem samodzielnie. Na ko koła, na piastach DT, wtedy jeszcze sztywny widelec dalej, bo amortyzatory były poza zasięgiem cenowym. Na no, jakiś tam osprzęt, tu coś kupione, tam coś kupione, na poziomie mniej więcej Alivio, Stakesa wtedy. No i tak się mhm. zaczęło, nie? I na tym rowerze pojechałem właśnie na pierwszy festiwal. Czy drugi, nie pamiętam dokładnie, w Szpraskiej Porębie. To jeszcze była końcówka lat 90., nie? Czyli... Tak, tak. To było chyba jeszcze, nie pamiętam, 97, 8. ciężko mi sobie przypomnieć w tej chwili. Ale pojechałem z kolegami których w międzyczasie poznałem, takie olsztyńskie towarzystwo, które już miało właśnie rower górski, i pojechaliśmy sobie na taki festiwal rowerowy do szklarskiej poręby. No tak. i tam, jak zobaczyłem. Z perspektywy lat 90., to taka wyprawa na... przez całą Polskę, prawda? No coś nie? wspaniałego. Jechaliśmy pociągiem, obudziłem się nad ranem, wyjrzałem przez okno i zobaczyłem góry na horyzoncie, które pierwszy raz wtedy widziałem, tak? No bo jako dzieciak nie podróżowałem jednak po Polsce. I zobaczyłem góry, i pamiętam to dziś, wiesz, budziłem kolegę tutaj obok. Mówię, zobacz Kacper, jesteśmy w górach, to już za chwilę tam będziemy, nie? więc podjarka była straszna, z Jeleniej Góry dotoczyliśmy się do Szklarskiej Poręby takim pociągiem, który strasznie wolno jechał, kiwał się po tych krzywych torach, więc ta podróż była bardzo męcząca, no i wysiedliśmy, dotarliśmy na naszą kwaterę, iż było wszędzie były rowery w wtedy, kończył się festiwal motocyklowy, zaczynał się rowerowy, wszędzie było pełno rowerów, no to było wiecie, to taki naprawdę... Potężne emocje, tak. Skąd dowiedziałeś z... się o festiwalu rowerowym? Ciężko mi sobie teraz przypomnieć, wtedy wiesz, ktoś chyba rok wcześniej był tam, nie wiem, czy z prasy, gdzieś z jakichś gazet. Mm -hmm. Tam polski bikeboard chyba już wtedy istniał. Wydaje bikeboard się, powstał w 1998 te... albo 1997 roku. Nie, nie to pamiętam. Teraz było jakąś 25 lat bikeboardu. No, mo możliwe, że już istniał. Wiem, że gdzieś miałem pierwsze numery bikeboardu. Redaktorem chyba do dzisiaj jest Miłosz Kędracki. Już Miłość nie jest, ale, jest, ale, ale jest, tak, był do, do tak, tego roku. Tak, bardzo długo się tym zajmował. Pamiętam nawet, że w tych katalogach, które kupowałem, gdzieś tam były opisy jego rowerów. w syntezji chyba. Miał takiego fula. Może sobie to przypomni, to było naprawdę wiele, wiele lat. Za tam, kilka dni będę się widział z Miłoszem i tak, tam tak, go. Spytaj się, czy nie miał takiej ksywy kiedyś. Ken Wondracki przypadkiem chyba miał. No i tak się to zaczęło, nie? Wpadłem, wpadłem z kolegami do tej szklarskiej poręby, zobaczyłem pierwszy raz z góry. Zobaczyłem takie skupisko zarąbistych rowerów, kolorowych, to wszystko co gdzieś widziałem w gazetach, w katalogach, tam się zaczęło pojawiać powoli, amortyzatory, nie pamiętam czy tarczówki wtedy były. No ale tam były zawody w downhillu rozgrywane i maraton, w którym wziąłem udział, oczywiście nieświadomy, że mam w ogóle rower nieprzygotowany. Tak? No, jak no i jeszcze jazda po górach, nie? No, tak, tak. Także pierwszy maraton pamiętam do dzisiaj na sztywnym rowerze, na v na 26. Nic wtedy nie przeszkadzało, nie? Sto kilkanaście kilometrów. Wokół szklarskiej poręby na trzech Pętlach, dojeżdżam jako jeden z ostatnich na metę. Zwijali już wszystko. Ktoś tam na mnie czekał, chyba bramę już zwijali. No, zmęczony, potwornie. Nie wiem, ile tam godzin godzinie jechałem, 7, 6, 8, nie pamiętam. Ale takie, takie to były emocje. Pamiętasz tam tą trasę? Czy to była taka trasa typowo górska, czy bardziej taka A, ty, szutrowa? Dzisiejsza gravelowa trasa po prostu. Nie? To uh -huh. na, pew na pewno poziom. Yy, trudności tych tras był wtedy dużo niższy. Nie? No z, z, z adekwatnie tak. do sprzętu, tak, jakimś tak, tak, tak no. Tak. Natomiast jakby, no, brało się to, co miało i się po prostu jechało, chodziło emocje wtedy tak naprawdę i to były wspaniałe emocje do dzisiaj. Do dzisiaj dobrze to wspominam: te wyjazdy z ekipą, ze szczyt, Nazarkiem zarkiem z Crossa uh -huh. i, i tam z chłopakami jeździliśmy. Wieczorami piliśmy piwko, jeździliśmy między Karpaczem a porębą po górach cały tydzień taki. Fajnie, fajnego, fajnie spędzonego Czyli raczej wspaniałe. te sudety to było to, co się ciągnęło, te rejony. Tak, po początek to był tam i tam chyba najwięcej i na początku że znaczy to tam najwięcej wyścigów było rozgrywanych, nie? Jak się pojawiły pierwsze maratony MTB w Polsce, to większość była chyba właśnie gdzieś tam rozgrywana. No i innych wyścigów wtedy MTB nie było w Polsce po prostu. Nie było jeszcze Mazowi, e, więc jak ktoś chciał się pościgać i ktoś chciał jechać na maraton... No, no, Mazowia było... pojawiła się prawie praktycznie 10 no, lat później, tak, bo tak, 2000, tak, chyba 2006 tak. albo 2007 tak. rok, nie? Więc mnie od razu wciągnęły długie dystanse, od razu wciągnął mnie MTB e, i maraton, nie cross country. E, no i tak, tak, tak to wyglądało wtedy. No ale nie? wiesz, z drugiej strony cross country wtedy niewiele się różniło od maratonu, nie? Tak. Były dłuższe wyścigi zdecydowanie. To były 2,5 godziny na tak, wyścigi, nawet tak, tak, 3 tak, godziny. Tak. Pamiętam, e, rozmowę tu z Adamem Żuberem e, półtora roku temu. To opowiadał, że jako junior e, jechali wyścig cross country po dwie godziny, nie? Jako junior, więc trasy też były zupełnie inne. też dużo To Znowu adekwatne do, do sprzętu. Tak, nie? Dzisiaj, tak, dzisiaj ten sprzęt jest mega e, wypasiony. Tak. A powiedziałeś o tym zbijaniu bramy, kiedy dojeżdżałeś do mety, to jakoś podziałało na ciebie motywująco, żeby zacząć trenować? Wiesz co? Nie, nie wiem, ciężko mi sobie przypomnieć tego. Z jednej strony byłem trochę załamany, że jestem gdzieś tam na końcu. Natomiast z drugiej strony, no cieszyłem się, że ukończyłem, tak, bo wiele lat później w rozmowach z kolegami padały takie słowa, że wiesz, ja to nie startuję w tych giga, bo to jest tam 110 km, ja jestem nieprzygotowany. Nie wiem, jak jesteś nieprzygotowany, jak masz w tym roku przejechany 8000 km, tak? Wtedy nie było, czy jestem przygotowany, czy nie. Po prostu wsiadam na rower. Trzeba było pokonać trzy pętle, 100 parę kilometrów w górach. No i się jechało przed siebie, jeszcze. Nie brał sobie tego do uwagi, bo nie miał głowy wypranej tym marketingiem, szkoleniowym, sprzętowym. Po prostu się robiło coś tam, tak? Bo było no coś. Ja powiem, się tutaj mój start pierwszy w Mazowie w 2009 roku. Wtedy pamiętam dystans hobby to było 25, mega to było tam 50-60 i gigant tam stówkę z reguły przekraczało. Nie? I pamiętam moją wizytę w biurze zawodów w Kasia Krakowiakę Witam mnie i to się jaki dystans. Ja mówię, no mega, no, mam, to, mówię, no, no, to dobrze, bo przynajmniej, że jeszcze kolejny na hobby przyszedł. Nie? Gdzie, gdzie jakby, no, ja też wtedy stanąłem po prostu tak totalny jak ty, nie? w zasadzie wziąłem rower, kaski, tak, tak, a tak, to wystartuję tak, sobie. Nie? To, jest, więc... to jest coś, czego dzisiaj brakuje, tego podejścia, po prostu, ale to pewnie dojdziemy do tego. Nie? Tak, tak, tak. tak. No. Także tak wyglądały początki mojej przygody z kolarstwem górskim i z jakimkolwiek ściganiem, i z maratonami. I od tamtego czasu zawsze wybierałem najdłuższe dystanse, jakie były dostępne. Nie? Zanim pojawiły się takie cykle jak Grzeszka Grzegorza Golonki czy Czarka Zamany, gdzieś mi w moich świadomości bije coś takiego jak Danielki. Danielki Bike Extreme, pamiętam to, natomiast ja chyba tam nie startowałem akurat w tym wyścigu, natomiast wiem, że tam zawsze była taka rzeźnia pogodowa, bardzo długi dystans, bardzo trudna trasa. Chyba w Polsce się odbywało. Tak, tak. Wiesz co? Doskonale tę nazwę pamiętam i taka legenda, która wokół tego wyścigu urosła. Natomiast ja osobiście chyba nigdy tam nie startowałem akurat w uh -huh. tym miejscu. nie? Uh -huh. Potem było mi też trochę łatwiej, bo poruszanie się pociągiem byłoby problematyczne, natomiast zacząłem pracę w firmie, która dała mi samochód służbowy jakiś czas później. No i te wyjazdy na południe Polski z kolegami stały się trochę łatwiejsze i bardziej możliwe do realizacji. Także no, wybieraliśmy sobie jakieś tam wyścigi takie, które pasowały nam terminem. Ja nigdy nie jeździłem żadnych cykli takich, żeby generalkę robić, tylko po prostu, jak była tam, jak był jakiś czas. To się zbieraliśmy na jakiś wyścig, bo na przykład rok temu podobny był bardzo fajny, więc ładowaliśmy się w samochód, zrzucaliśmy się na część paliwa i lecieliśmy sobie. Nie wyobrażam sobie dzisiaj takiego wyjazdu, że wsiadam, wiecie, w sobotę w auto jadę na drugi koniec Polski, w niedzielę startuję w godzinnym, 7 godzinnym wyścigu, po wyścigu się kąpię, wsiadam w samochód, wracam do Olsztyna i w poniedziałek idę do pracy. To jest już nierealne teraz. To się nazywa peseloza, nie? Tak, tak. <śmiech> <śmiech> Doświadczenie i szanowanie własnego zdrowia, ujmijmy to trochę. <laughs> Ładnie, tak, to jest, nie, no to jest, nie jest Zdrowy rozsądek. Bo tak, właśnie. tak, ale to były wspaniałe czasy, naprawdę. Samochody bez klimatyzacji, pamiętam do dziś, jak na któryś wyścig jechaliśmy i Zakładaliśmy się, czy w Warszawie tutaj, wtedy nie szło jeszcze Warszawą minąć za bardzo, jak się w Karkonosze jechało, to tędy, albo tam przez, jechaliśmy przez Toruń, albo no, no tędy. To, tak. Gdzieś tu na któryś wyścig jechaliśmy i zastanawialiśmy się, czy temperatura dojdzie do 40 stopni, czy nie dojdzie. Na 39 się skończyło, wszystkie okna potwierane, cztery rowery, trzy rowery na dachu, czwarty do bagażnika wepchnięty. Zlani ja, potem. Tak, tak, tak. Więc już dojeżdżaliśmy tam już jakby umęczeni kompletnie. No to co nie, nie była regeneracja przedwyścigowa. Nie, nie. Ale kto by tam o tym wtedy myślał. Po prostu się to robiło, bo to były wspaniałe emocje. Właśnie, to, to jest chyba też ta kwestia, że te emocje i ta unikatowość tego wynikała z tego, że tych imprez nie było tak wiele. Nie? Dzisiaj tak naprawdę nawet z perspektywy Warszawy w ten weekend było się kilka wyścigów tej lokalnych, więc... No straciło to na dużo, dużo na wyjątkowości, nie? Tak, tak. No wtedy bardzo dużo ludzi tam startowało, bo to, tak jak mówisz, były jedyne wyścigi, było ich tam kilka w roku rozgrywanych. Jak się chciało wystartować o maratonie, to trzeba było jechać po prostu w góry, e, hmm. zaklepać jakiś nocleg, e, najlepiej jeden, bo to wiadomo koszty. Człowiek wtedy był ograniczony finansowo, no i nie było innej możliwości. Dopiero potem te cykle lokalne gdzieś tam zaczęły się pojawiać, mazowie, a po mazowie chyba. Poland Bike, mm -hmm. a wcześniej chyba istniał cykl, właśnie Bike. Jeszcze była i Skandia. E. Skandia, tak, tak. tak, to były te lokalne. Ale jeszcze w górach wcześniej, właśnie, nie pamiętam dokładnie teraz, ale to jeszcze robił wtedy Grzesiek Goląbkowski. No to, to zobaczcie, MTB Marathon. Maraton, bike Marathon to się jakoś potem w Ligę Bikeboard połączyło, chyba w Krakowie był, Pamiętam też, że wyścig jechałem tam gdzieś koło Kopsa Kościuszki był start. Mm -hmm. Także gdzieś leży, wiesz, segregator w domu, taki duży. No i tam wszystkie dyplomy są. Bo po, popinam. Masz na kącie, tak Oj, ciężko powiedzieć, nie wiem, no, kilkadziesiąt pewnie. Tutaj wrócę tylko może do tego trenowania. Ja nigdy nie, nie jeździłem i nie nastawiałem się, że jadę tam zdobywać wyniki i ciągle robić progres sportowy. Oczywiście było trenowanie w tym moim jeżdżeniu, ale to nigdy nie miało takiego wymiaru, nawet na tamte czasy profesjonalnego. Dość późno jakiegoś pulsometru zacząłem używać, dość późno trenażera zacząłem używać. Po prostu jeździłem generalnie, bawiłem się tymi wyścigami, ale nigdy nie miałem w głowie takiego. Takiej walki o, nie wiem, pierwsze miejsca zresztą. No spójrzcie na moją fizjonomię, Ja nie mam fizjonomii kolarza, żeby była, żeby była jasność, tak? W zapasach bardziej powinienem startować no, albo w innych dyscyplinach, a nie w kolarstwie. No ale tak zostało. Co miało dla ciebie wtedy większą wartość obcowanie z przyrodą góry rower, czy znajomi, z którymi jechaliście na weekend? Myślę, że chyba wszystko po kolei. Wiesz, do, do dzisiaj do dzisiaj tak naprawdę uważam, że kolarstwo jest o tyle fajne, że właśnie daje nam te możliwości i wyżycia się sportowego. I zwiedzania, i odwiedzania nowych miejsc, nowych terenów, i jednocześnie spędzania tego czasu właśnie w towarzystwie znajomych. Zresztą no, paczka moich przyjaciół, z którymi do dzisiaj się przyjaźni znam, to jest wszystko pokłosie tych rowerowych wyjazdów. Także hmm. jestem zdania, że ludzie łączą właśnie pasję, hmm. tak się przyjaźnie nawiązują, a nie na przykład praca. Prace często zmieniamy i te stosunki w pracy są takie rzadko wykraczają. Rzadko pozyska kiedy pozyska. która relacja, tak. z relacja z pracy przetrwa dokładnie tak. I, i zmianę. Dokładnie nie? tak. Natomiast jeżeli ludzi łączy wspólna pasja, a te osoby znam właśnie od 30 lat, część z nich, czy prawie od 30, do dzisiaj mamy kontakt, do dzisiaj się spotykamy przy, nie tylko przy imprezach takich rowerowych, czy jakichś spotkaniach, ale też po prostu czasami gdzieś poza tym, także no także rowery całe życie po prostu. A kiedy pojawił się ten moment, że zajawka na sprzęt i jazdę po prostu zamieniła się na zajawkę w interesowanie się kolarstwem jako dyscypliną? Czy to naturalnie przyszło, jak kolarstwo się rozwijało w Górskiej? Wiesz, co? Chyba przyszło to naturalnie. Ja myślę, że to się na pewno pojawiło wtedy, kiedy pojawił się internet, jakieś relacje telewizyjne, bo wcześniej zdecydowanie dostęp do tych materiałów był dużo mniejszy. Natomiast y, pamiętam, jeden z takich pierwszych kibicowskich wyjazdów to były Mistrzostwa Europy w Wałbrzychu. 2006. W 2006 albo 2004, nie jestem pewien, być może, wiem, że wtedy Nino Schurter zwyciężył w juniorach chyba. I do dzisiaj pamiętam. I Gunlita wygrała w Elicie Kowal. Tak. Zresztą z Gunritą chyba gdzieś mam zdjęcie do dzisiaj, ze Steven Pittem w Downhillu. Na pewno z kubeczkiem pełnym piwa. Z... Być może tak. Na pewno był bez koszulki. Mam gdzieś takie zdjęcie. Z Sabinę Szpic też mam zdjęcie. Także ja już, ja już znałem, że tak powiem. To interesowałem się tymi wyścigami, znałem nazwiska. Czyli poza samym jeżdżeniem dość mocno też jakby śledziłem to wszystko. Aczkolwiek najbardziej wtedy cross country. Downhill i freeride to nigdy nie była taka moja zajawka. Czyli co, jak, jak pojawił się w kalendarzu mistrzostwa Europy brzuchu, to wiedziałeś, że musi tam pojechać? Wiesz co, to była dosyć spontaniczna decyzja. Hmm, ale to była świetna impreza. Mieszkaliśmy gdzieś w, Świ w Świdnicy, gdzieś bardzo blisko, chyba w Obrzycha. Ja nie znam tak dobrze typu gór, no ale gdzieś blisko mieszkaliśmy. Uh -huh. Jeździliśmy na, na rowerach razem paczką. Hmm, chodziliśmy kibicować. To naprawdę świetny czas był. I no teraz, jak wspominam, jak tak rozmawiamy sobie razem, to takie właśnie się migawki pojawiają w głowie. Nie? Co jest dowodem na to, że emocje są najważniejsze, ludzie są najważniejsi. Bo jaki ja miałem rower wtedy, to nie pamiętam za diabła, tak? czy, czy to był taki, czy owaki, natomiast e, takie migawki i te fajne wspomnienia właśnie z tych wyjazdów zostają. Także Wałbrzych zresztą do się... dzisiaj jest mocno wpisany w kolarstwo górskie w Polsce, co już nie na Zamku Książ, bo tam wszystko ładnie tak, tak. jest wyremontowane, dopieszczone, więc trudno tam spodziewać się zawodów kolarskich, ale Parku Sobieskiego od wielu lat górale na starce, jeden z najważniejszych wyścigów cross country w Polsce, więc tak. Także to było takie pierwsze, wiesz, kibicowanie też w zawodach, no bo stwierdziłem, że skoro jest impreza tej rangi, a my się tym jaramy, czytamy gazety, szukamy wiadomości i trenujemy, to wypadało może pojechać, zobaczyć tych najlepszych, no tak. Pamiętam, że wtedy uderzyło też mnie to na tym wyścigu, że telewizja nie pokazuje tego, jak ciężko ci zawodnicy oddychają, jaki to jest wysiłek. Jak na żywo stałem obok, wiesz, tych dziewczyn tam jadących, i, i mężczyzn, jak oni tam sapali, wręcz rzęzili na tych podjazdach, to telewizja tego w ogóle nie oddaje. Jak z blisko słyszysz, masz wrażenie, że oni po prostu na każdym kuku umierają, tak? tak to, to, takiego etosu dodaje jeszcze tym wyścigom. To, to też pokazuje nie? też, jak bardzo zmieniło się kolarstwo górskie na przestrzeni, lat, bo kiedyś tak to był głównie fizyczny sport, nie? to jednak te tak, podjazdy tak. niekończące się, tak, tam, to było ciężkie. Teraz, teraz faktycznie trasy są dużo bardziej zróżnicowane, ale tak jak powiedziałeś, to też rowery ewoluowały, trasy ewoluowały, Czasami aż za bardzo takie głosy przecież pojawiały się teraz, prawda, że niektóre fragmenty są już za trudne, że to ekwilibrystyka jest na rowerze, jeżeli chodzi przynajmniej o XC. Została Ci do dzisiaj chęć obserwowania tego na żywo wśród najlepszych? E, wiesz co, tak. Tak pytam w kontekście chociażby niedawno zakończonej Krynicy, tak? Igrzysk Europejskich. E, na Igrzysk europejskie nie pojechałem, chociaż świtało mi to w głowie, ale byłem trzy razy w Nowe Mesto, w tym na Mistrzostwach Świata. Więc też fantastyczna impreza. Jak dowiedziałem się, że będą tutaj w Czechach, to stwierdziłem, że tu nie ma co się zastanawiać, bo impreza na takim poziomie, tak blisko domu się nie powtórzy. Więc krzyknąłem, ekipę, pojechaliśmy tam. No i świetnie się bawiliśmy. Tak, jak zobaczyliśmy to wszystko na żywo, to człowiek sobie wsiadał, wtedy jaka przepaść godzieli od najlepszych. No bo to naprawdę, to telewizja wszystko wypłaszcza, telewizja nie pokazuje w ogóle prędkości. Telewizja kłamie. Telewizja kłamie. Oczywiście, że tak, nie, zwłaszcza ta nasza, ale. Ale to jest na no na żywo, jak to zobaczysz, to jest, to jest są zupełnie inne emocje, nie? No bardziej, że w, szczególnie w Nowym mieście w Czechach, ten tak, dopinki tak. biznes, te dziesiątki to, 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 to tysięcy. Coś ludzi. wspaniałego było naprawdę. Ten kemping. Wiecie, te niekończące się stoiska z piwem i jedzeniem, z ciuchami wtedy, bo to było mistrzostwa świata. Kurze, nie znaliśmy się, się a byliśmy na tym samym kempingu. Tak, właśnie, tak, tak, A czy wtedy Cross sponsorował to, to mistrzostwa świata, czy puchar świata, rok później jak to było? Cross miał sponsorował tego Rock'n'Rolla, to ten przejazd, to potem Rock Gardenie, to był, to była ich jakby sekcja, którą mieli obrędowaną jako Cross. Natomiast nie, chyba sponsorem, tytułowym nie byli, nie, nie. nigdy nie byli, nie, nie. chyba bo to jest duży temat. Tam potem przez kolejne lata Nondale, pamiętam, że był mocno obecny na, na nowym meście. Dlatego o tym mówię, bo spotkałem też Arka Trzcińskiego i jak już się całe zawody skończyły, to pomagaliśmy chłopakom rozmontowywać te wszystkie banery, sceny, no i ktoś zostawił, wiesz, nalewak z piwem, nie, pusty, więc naprawdę najlepsza impreza, bo już na sam koniec, jak wszystko się skończyło, także niepilnowany stał. Ale wspaniałe wspomnienia, wspaniałe zdjęcia do dzisiaj i, i naprawdę cały ten wyjazd w ogóle, te spanie w namiocie, te kibicowanie tam, to, to coś genialnego, nie. Także to takie duże imprezy, natomiast zdarzyło mi się też kilka razy pojechać, dopingować gdzieś moich kolegów na lokalnych takich wyścigach, czy to w Olsztynie, czy w Bartoszycach kiedyś z różnych powodów A to już lokalnie to bardziej cross country. Chyba tak, było. tak. No tak, tak, cross country takie lokalne. No i tak właśnie wtedy też zobaczyłem, że to jest całkiem fajnie stać z boku i patrzeć, jak inni się męczą, prawda? Ale to takie naprawdę. Do... Takie dopingowanie daje taką samą satysfakcję. Tak, oczywiście, jazda? bardzo dużo. Tak samo jak organizacja zawodów yy, też potrafi dać dużo satysfakcji czy ustawki, co, co też regularnie robię, chociaż ostatnio może mniej regularnie. Natomiast yy, no tak, znalazłem sporo też fanów w tym, żeby kibicować innym yy, lub żeby samemu coś organizować. Zresztą ja zawsze miałem jakieś takie zaciągi do, do organizacji różnych eventów i wydarzeń. Właśnie pamiętam z naszych rozmów, że gdzieś tam pojawił się wątek Superligi też. Też coś miałeś chyba wspólnego z Superligą. E, tak, tak. Był Powiedz taki... w ogóle, co, co to była za seria zawodów. Wiesz co, Poja w Olsztynie mamy takie miejsce, to się nazywa Wąwóz, Bike Park Wąwóz i tam był taki czas, kiedy to środowisko MTB, przynajmniej olsztyńskie, troszeczkę tak się podzieliło na tych, którzy jeżdżą cross country i maraton i na tych, którzy się bawią w jakieś skoki, i dual slalom, forkross, wtedy tak, w Kiślinach też były takie zawody forkrossowe. Miałem wrażenie, że ta scena troszeczkę się podzieliła właśnie na tych od wydolności, wytrzymałości i na tych od skoków i tych. Od sztuczek, tak, tak, tak. bardzo kolokwialnie. I, I wtedy różnego rodzaju fora jest, jeszcze istniały, no i takie pewne antagonizmy były na pewno między tymi grupami, to do dziś się pamiętam, tak, że e, przedstawiciele tego obozu wydolnościowego twierdzili, że Forcross że te skoki, to tam nie jest kolarstwo, że to tam zwykła zabawa, a druga grupa, że a wy tam co macie dupę wyżej niż głowę na rowerze, to tam się nie odzywajcie, tak? Więc, ale, ale był taki wyraźny podział i, i, i wtedy jeszcze właśnie ktoś, kto jeździ w XC w maratonach, to tak takiej techniki nie ćwiczył. Te trasy tego nie wymagały, tak? Jak ktoś się chciał poskakać, to właśnie na dzisiaj zawód musi być kompletny, prawda? Jak ktoś jeździ w tych trudnych wyścigach, to już musi umieć skakać, musi mieć pokonywać dropy. I to nie jestem na pewno ja. Marcina, w, w po tej warszawskiej scenie grawitacyjnej, powiedzmy, Kolarskiej, też był taki duży rozstrzał, rozdźwięk roz, roz między cross-country a grawitacją? Jak byłeś tam, powiedzmy, te 15 lat temu w grawitacji mocniej, to, to krosiarze to byli ci, nie wiem, inni, źli, ci, 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 cięcy? Nie wiem. Ja tego nie dostrzegałem, bo jakoś byłem w tej bańce właśnie grawitacyjnej. Ale na pewno było to, czego mi teraz brakuje, i ubolewam nad tym że był wzajemny szacunek i jednak było zawsze pozdrowienie. Nieważne czy ty jechałeś na zjazdówce, a ktoś na BMX-ie, zawsze było machnięcie. A teraz widzę, nie ma tego. Dużo ludzi weszło jakby do tego sportu, do kolarstwa, bo, bo to jest modne. I nie czują tego, nie ma tego jakby sawła wiru. Mi się wydaje, że też to wynika z tego, że kolarstwo takie amatorskie się bardzo sprofesjonalizowało teraz. To znaczy taki przeciętny amator ma pomiar mocy, ma rower, za kilkadziesiąt tysięcy złotych, czyli jest wyposażony we wszystkie te narzędzia. On nie ma czasu machnąć ręką, upraszczać na cyferki. No, tak upraszczając. Jak, tak upraszczając bardzo mocno. Natomiast y, mam wrażenie, że tak jak ja na przykład nigdy nie jeździłem dla jakiegoś wyniku. E, oczywiście chciałem być tam lepszy, poprawiać się, być trochę szybszy, trochę szczuplejszy, radzić sobie z kolegami na wyścigach. Natomiast nigdy nie było moim celem zajmowanie jakichś tam wysokich miejsc, takie dążenie do jakiejś takiej, wiecie, świetnej formy. No a teraz to się wszystko właśnie zrobiło takie, że każdy ma, może nie każdy nie generalizuję, natomiast dużo ludzi w tym kolarstwie takim widzi po prostu cel wynikowy, tak? Taka napinka. Napinka jest tak, no ale całe życie nasze w tej chwili jest tak ustawione, że we wszystkim musi być jakiś cel, wszystko musi być lepsze, szybsze, większe i to się przenosi z pracy na, również na sport i na hobby, tak? daleki jestem od ideologii, którą Szymon Bajk w tej chwili, taki popularny bloger, niegdyś wyznaje, że tam w ogóle olać te trenowanie, że to bzdura. Natomiast, romantyczne. Tylko, natomiast nie? tak, coś w tym jest jednak, że myślę, że wielu ludzi, gdyby nie trenowało i nie, nie startowało regularnie, to by po prostu odstawiło rower. Tak? Jakby dla nich jest to środek taki do... o celu, żeby tak, 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 to tak, realizować. Tak, nie? Tak, tak. Cele są oczywiście w życiu ważne, natomiast jednak uważam, że mimo wszystko droga jest ważniejsza. No tak, no te kilkanaście lat temu, jak ja się wkręciłem w, chociażby w amatorskie tam, zawody, nazwijmy to maratonami MTB, to tak naprawdę na podium stawali zawodnicy, którzy byli wtedy zawodnikami, nie? To, to była ścisła, ścisła czołówka, może nie cross country, ale właśnie maratonowa. Natomiast no, dzisiaj to tak jak mówimy, no, tych ludzi już nie ma, oni się często po prostu bawią kolarstwem, a, a na podium stają ci właśnie tacy no, zaawansowani profesjonalni amatorzy, nie? Tak, tak. Bo naprawdę narzędzia i sprzęt w tej chwili jakby się niczym nie różni. Oczywiście ka każdy z nas, jeżeli ma tylko jakieś środki finansowe, powiedzmy sobie szczerze, no, jesteśmy społeczeństwem społeczeństwie jednak dostatnio żyjącym mimo wszystko, możemy sobie kupić taki rower na jakimś jak, jak jakieś czołówka, tak? Mamy trenerów do dyspozycji, pomiary mocy, możemy skorzystać z profesjonalnej usługi rehabilitacji, fizjoterapii, tak naprawdę mamy wszelkie narzędzia ku temu i możemy to uprawiać na bardzo, bardzo wysokim no możemy poziomie. Nie możemy niemalże kopiować. To no, chora, na, na tyle możesz kopiować, na ile, powiedzmy, dysponujesz się tym czasem, no bo czasem, tak jak tak, czasami tak, tak. słuchamy tak, jakichś wywiadów z zawodnikami czy zawodniczkami, to często jest mówione, że wstaje śniadanie, trening, odpoczynek, trening, odpoczynek, nie no jakby u nas jest stajesz praca rodzina trening nie? jakby to to jest dużo więcej jakby elementów do pogodzenia więc jeszcze większa ekwilibrystyka tak naprawdę z punktu widzenia amatora żeby to wszystko pogodzić tak ale ta ekwilibrystyka, jak wiecie często kończy się po prostu tym że na coś tego czasu brakuje nie? więc no jakby social media całe jako takie, pokazują tylko te jasne strony takiego trenowania i osiągania tych celów i wyników, natomiast nie pokazują ciemnych, tak, więc doba ma 24 godziny i no jeżeli ktoś jest dobrym pracownikiem, świetnym kolarzem, to, to, to gdzieś w czymś musi, wiecie... To któryś, element, któryś z tych trzech elementów po prostu musi, musi tak, być tak, położony, tak, tak. no nie da, się, nie da się tak super tego połączyć. Tak, musi coś leżeć, więc ja, ja nie wierzę, że tak powiem, w takie sukcesy na każdym polu i czytam takie wywiady o osobach, które miały tam Właśnie świetnie zorganizowane życie rodzinne, zawodowe, sportowe, osiągają sukcesy tu, tam. To tak jakby zawsze mi się lampka zapala, i mówię o tym, ponieważ nasze dzieci teraz, prawda, siedzą w tych social mediach bardzo mocno i pokazują nam, zobacz to, to, to zobacz tam, to ja zawsze powtarzam, pamiętaj, że to drugie dno tam jest, nie, że tam tylko te kolorowe rzeczy się. Na Instagramie pokazują. tylko te ładne rzeczy, prawda? Oczywiście, że tak. Nikt, nikt nie powie, prawda, tego, że nie wiem, w małżeństwie mu się sypie, tak, albo że generalnie w robocie to jest katastrofa. No, ale jakby. No właśnie, jak, jak, jak masz te trzy płaszczyzny, zawsze, przykład, to dobro, masz coś dobrego, czy możesz przykryć te, te smutne. Nie? No, znaczy, mamy też naturalną ten, taką niebysadny. tendencję do tego, żeby no, być chwalonym, chwalić się sukcesami, to jest też jakby normalne. Tak? Tak, gdzieś ten zdrowy balans taki trzeba zachować, bo ktoś tam idzie za naszym przykładem, tak? po prostu. Jak nie było social mediów, jak się zmawialiście na rower? Była stała godzina i miejscówka Tak, tak, tak. Mieliśmy w Olsztynie kiedyś, dawno, dawno temu, takie regularne spotkania. Jeżeli dobrze pamiętam, to był wtorek i czwartek, godzina 17 pod Ratuszem Olsztyńskim. Ratusz Olsztyński w centrum miasta graniczy z Lasem Miejskim, z bardzo dużym kompleksem. Fajne, fajne miejsce. Tak, bardzo. fajne miejsce. No i tam się umawialiśmy na takie ustawki. Wiadomo było, że to jest wtorek, czwartek. Jak był telefon w domu, to się dzwoniło do kogoś, jak nie, to się szło do budki. Żeby do kogoś zadzwonić, akurat nie miałem telefonu domowego, komórki też jeszcze, więc żeby się skontaktować z kolegami, szło się do budki telefonicznej po prostu z żetonem. No i ta, tam były takie spotkania, jeździliśmy, tak. ta grupa się powiększała, czasem ktoś doszedł ktoś nowy, no i jak był wtedy młody, ambitny i chciał być szybki, to głównym celem jak się pokazał ktoś nowy na ustawce, to było urwać go z najszybciej, Więc od razu w las miejski kita. Czy to dobra energia, o której są Tak, wędzicie. tak, tak. No i obracaliśmy się po dwóch kilometrach, gościa nie ma i hi, 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 ha, 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 nie? Cieniak przyjechał. No dzisiaj podchodzę do tego zupełnie inaczej. Jeżeli organizuję jakieś spotkanie i, i zapraszam kogoś tam i określam jakieś tempo, to staram się tego trzymać, bo Zależy mi na tym, żeby każdy pojeździł, tak, chociaż jest to bardzo bardzo trudne, naprawdę te. Duże to były wtedy ustawki? Nie, 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 to, to, to było tam, wiesz, 5, 7 osób, 8, nie. To było dość takie hermetyczne środowisko, jednak mimo wszystko, że nie jest wielkim miastem. Część z tych osób jeździ do dzisiaj. Natomiast te części, części już na rowerach nie jeździ, albo jeździ gdzieś tam sobie zupełnie rekreacyjnie, tak? Nie, to to wiecie, to tam 10 osób to rzadko przekraczało. Nie? To już był sukces wtedy. Także to była taka mała grupa, dosyć, dosyć hermetyczna. No i jeszcze jedna rzecz, była, była, ta, była, czy też nie było jednej rzeczy, która jest dzisiaj, która też, powiem sobie, mocno wypacza nam radość z jazdy na rowerze, czyli cyferki w postaci strawy, w postaci nie było. E, tych wszystkich prawda, nie wiem, sposobów dzielenia się tą jazdu i pokazywania, kto ile przyjechał. I... I took zrobiłem. Nie, no to, to tak jak mówię, to w ogóle wszystko wyglądało inaczej, bo w tym wszystkim było dużo więcej emocji, naturalności takiego fanu zjazdy. Natomiast tak jak mówię, to ten sport amatorski się kolarstwo się sprofesjonalizowało straszliwie. Właśnie dla wielu osób stało się kolejnym zadaniem do wykonania kolejnym celem. Nie? Jak, jak, co zrobiłeś takiego, że ten fan z jazdy wciąż ci towarzyszy, mimo tego, że czasy się zmieniły? Wiesz, co? Wydaje mi się, że odpuszczałem wtedy, kiedy było trzeba. Chociaż czasami odpuszczałem za późno, bo na przykład, jak się zabrałem za budowanie domu i założyłem rodziny, zabrałem się za budowanie domu, no to nie ukrywam oczywiście, że pojawiały się napięcia. Dzisiaj, z perspektywy czasu, oczywiście przyznaję rację mojej żonie, która się wściekała, że ja wychodziłem, bo trzeba zrobić trening i trzeba pojeździć. Natomiast są rzeczy ważniejsze od roweru i niestety nie zachowanie tego balansu no, skutkuje potem tym, że się no, wypalasz tak jakby, czyli gdzieś tam chyba cała sztuka tego naszego życia to jest znalezienie pewnego balansu pomiędzy mm -hmm. rodziną, hobby, pasjami, pracą, nie da się robić. Czyli czy byłeś bez... na tym etapie trenowania? Byłem. Czy byłaś na etapie na zasadzie tego, że muszę wyjść na rower po prostu? Wiesz co, trochę tak. Miałem też okres, że miałem że potem kupiłem pulsometr jakiś tam pierwszy. Inaczej mam o tym dosyć duże pojęcie, tak? Bo ja zawsze dużo czytałem, zgłębiałem tą wiedzę, więc wydaje mi się, że e, może nie jestem skarbnicą wiedzy, ale mam o tym pojęcie, ale to nie było wiesz, takie trenowanie, żeby stricte każdy rower, każde wyjście na rower traktować w ten sposób, tak? Po prostu. Było to wplatane, ale, ale nie na takie zasadzie, że dzisiaj wychodzę robić na przykład siłę i robię podjazdy na ciężkim przełożeniu, a jutro będę robił treningi szybkościowe i tam, nie wiem, przy, przyspieszenia takie, to aż do tego stopnia nigdy nie doszło, nie. A powiedziałeś przed chwilą o tym sprofesjonalizowaniu kolarstwa. Tak. Masz takie wrażenie czasem, że ludzie, niektórzy no są tak nastawieni na zadaniowość, że tracą właśnie przyjemność z tej jazdy, tą zajawkę, o której już parokrotnie powiedziałeś? E, oczywiście, że tak. Tak, tak. Jest mnóstwo ludzi, to wiesz to widać nawet na zawodach, na ustawkach taką właśnie potworną napinkę, nie? to, to ym, nawet na takich gdzieś amatorskich imprezach. Potem dochodzi do takiej sytuacji, że gdzieś ludzie wiesz w internecie rzucają, a ty się wiozłeś na kole, a, a ty robiłeś coś tam, a tu ktoś jechał wiesz za kimś, a taka dziewczyna, która wygrała to miała partnera tam na kimś ultra tak? i jechał mu na kole ciągle, czyli jest po prostu taka napinka. Ludzie traktują to bardzo często właśnie w takich kategoriach zadaniowych, Chciał osiągnąć cel. Jak, jak go nie osiągają, to się frustrują, zaczynają wylewać swoje żale, tak? Więc to jest trochę straszne jednak, bo te, ten rower powinien być taką chyba odskocznią od tej szarej codzienności, tak? A stał się właśnie dla wielu osobu, osób takim, no, taką napinką dodatkową. Prze, no przez jakiś czas w tym byłem i, i jakby ostatnie lata zdecydowanie. Zdecydowanie się trochę z tego, z tego się wypisałem. Tak? MTB jest cały czas bardzo mocno czymś, co robię. Mam rower górski, jeżdżę do lasy, lubię sobie poskakać, lubię sobie tam po singlach pojeździć, pomęczyć się na sztajfach. Czasami się udają jechać, czasami się nie uda. Teraz częściej się nie udaje, bo mi 10 kilo za dużo w dół ciągnie. Natomiast gdzieś właśnie był ten moment, że, że się pojawił grafel i ten MTB troszeczkę i te zawody poszły. Poszły na bok. To A bo zanim pojawił się co, gravel, masz szosówkę w ogóle? Wiesz co, moja przygoda z szosą była dość krótka. To znaczy, jakieś 3-4 lata jeździłem na szosie. Trochę tak treningowo, trochę żeby zobaczyć jak to jest. Natomiast nigdy szosa mnie nie wciągnęła. Ta napinka jest jeszcze większa niż bowiem TB. Ale bo. macie fajne miejsca, fajną przestrzeń do jazdy na szosie u siebie. Teraz, w Polsce mamy, teraz mamy, bo jest trochę yy, więcej lepszych dróg, również czy tych bocznych. Natomiast mnie zawsze od szosy jednak. Yy, Odrzucały samochody i kierowcy, czyli to niebezpieczeństwo jazdy. No i jednak jazda na szosie w większości wypadków w grupach z kumplami wyglądała tak, że przez 2-3 godziny zaginałeś się, żeby nie puścić koła w gapiony w asfalt. Z jednej strony jest to fajne, jak człowiek ma świadomość własnego organizmu i wie, że to przynosi taki dobry, tak zdolnościowy, a z drugiej strony, no nie po to jestem 3 godziny na rowerze, żeby gapić się tylko w asfalt. Chcemy rozejrzeć się, zobaczyć po prostu trochę otoczenia wokół siebie. To jest istotna rzecz też. Wróciliśmy na chwilę tym pytaniem Pawła o rower szosowy do sprzętu. To co było po aluminiowej Meridzie? A po aluminiowej Meridzie, wiesz, nie pamiętam, kiedy kupiłem pierwszy karbonowy rower, ale to chyba był, to była chyba też Merida karbonowa, jeszcze 26 cali. Chwycono w jakimś sklepie, już wtedy w czasach internetu chyba, gdzieś pod Poznaniem. W tak niskiej cenie była, że stwierdziłem, że pojadę i kupię. Także długi czas się wzbraniałem. Jak wiele innych osób, bo nie wierzyłem, że takie lekkie sprzęty będą wytrzymałe. Gdzieś zawsze w głowie miałem to, że ten stosunek jakości do ceny musi być taki odpowiedni, że to jest przesada trochę, <gry> prawda? No ale w międzyczasie jak człowiek żyje, to te dochody trochę rosną, ten poziom życia się jakoś tam zwiększa i można sobie na coraz więcej rzeczy pozwolić. Także no, po, potem była. Ja w ogóle bardzo dużo horrorów w życiu miałem, dlatego często się wypowiada na ten temat, bo naprawdę przerobiłem chyba wszystko, co było na rynku. Stal, aluminium. Carbon, full, sztywniaki, tarczówki. Nie, nie, nie miałeś na pewno bambusowego roweru? Nie, ale tak. wiem, że takie były. Były też drewniane rowery, mm -hmm. prawda? Mieliśmy bambusowego przełaja na, tak, na serce. Tak, tak. Nie miałem też jeszcze tytanowego roweru, ale to słowo jeszcze chyba jest kluczowe, bo to gdzieś tam w głowie cały czas tak się kołacze. No tam, tytan to albo gravel, albo szosol. Chociaż miałem te Nie do końca, mowa, nie? MTB też. Są, tak, w sumie tak, tak. są, tak. są. można takie zrobić. Takie szczególnie, tak, tak, tak. No jakoś ja zawsze zwracam dużą uwagę na estetykę. I uważam, że rower po prostu musi być ładny i się podobać. Wtedy jest szybszy, szybciej jeździ, lepiej się na nim jeździ tyle. Czyli nie patrzysz na geometrię przy zakupie, tylko. Bardzo mało Bardziej patrzę na geometrię. Wręcz śmieję się czasami z moich kolegów, którzy tam w rozmowach twierdzą, że teraz jest o wiele lepiej, bo tu kąt główki ramy wypłaszczyli, więc ja zawsze wtedy mówię, no ciekawe, czy na tym starym rowerze Wanderpool dałby ci radę. Nie? Uważam, że 90% absolutnie formy na rowerze, nawet wśród amatorów, to jest. Trening, po prostu dobry, potem trzymanie prawidłowej wagi ciała, dieta, sprzęt jest naprawdę daleko, daleko na końcu. Tylko że nam jest dużo łatwiej zmieniać sprzęt. I wydawać złotówki na, na kolejne upgrade rowerów, wymawiając sobie, że to nam pomoże być lepszym kolarzem. Nie? Tak nie, nie zająć się z samą, samym sobą. Oczywiście, prawda? że tak. Dużo taniej, znaczy taniej nie, dużo drożej, ale dużo łatwiej jest zbić kilogram z roweru. Niż... Znaczy drożej w sensie nakładów pracy i poświęceń. Tak, Natomiast tak, 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 de facto tak, tak, tak. to jest bardzo duży zysk, jakby z perspektywy nas jako ludzi. Nie? Tak. To nam daje ogromny komfort nie tylko na rowerze, ale i poza nim. Tak, tak także. No jak to się mówi, że sami więcej sprzętu niż talentu, no tak jest, ale ja też jak, absolutnie się przyznaję do tego, że jestem gadżeciarzem i, i ja bezbrzydzańka. To też design, potenuję, no, prawda, do jazdy. No, tak, to tak, oczywiście. Bardziej Wiec, się chce. Tak, pamiętam do dziś, jak wspominałeś tą moją pierwszą meridę stalową, udało mi się kupić taka trochę moda. wchodziła wtedy nagięte kierownice, takie szersze, prawda, więc kupiłem taką giętą kierownicę, zmieniłem z prostej, no i od razu wyskoczyłem po prostu na rower z takim, wiecie, zarąbistym powerem, że teraz mam nową część lecę i to, będzie, i to będzie to, nie? I, I od razu będzie lepiej, szybciej w ogóle, więc... Lepsza sterowność zakręta. No nie, no w ogóle, wiesz, wszystko było lepsze od razu. Mogłem to już dawno zrobić, kupić, wiesz, bez sensu czekałem, nie? Chyba każdy zna to uczucie, co? <laughs> tak, 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 wiesz, jeździłem, potrafiłem pociągiem pojechać po jeden komponent do Gdańska, do sklepu, bo tam były, a w Olsztynie nie. Po to tylko, żeby zmienić mostek na jakiś wymarzony, który pół wypłaty kosztował, tak? I czułem żeby jakąś część Racewaysa kupić, także zdecydowanie tak. No Dzisiaj jeszcze troszeczkę to działa, ale już, ale już nie tak. No. Kiedy miałeś pierwszego Fula? <grym> Wiesz co? Nie pamiętam kiedy to było, ale wiem jaki to był rower. To był Giant NRS. Była taka seria rowerów. Ściągnęłem go w ogóle ze Stanów. To, było, to, to, to była w ogóle akcja, która dużo nerwów mnie kosztowała, bo na jakiejś amerykańskiej stronie wynalazłem ten rower. Goś miał tyle wzrostu, co ja korespondowałem z nim dość długo po angielsku. No i jakoś. Zakupiłem od niego ten rower na pełnym XT, na Sidach wtedy, na tarczówkach Heisa, to do dzisiaj pamiętam. Czarny, bardzo ładny, 26 oczywiście, ale już z hydrauliką. Wspakował to w dwa kartony, ubrudził specjalnie błotem, żeby tam problemów z cłem nie było. No i ja mu robiłem przelew, słuchajcie, do Stanów i pamiętam jak ja się strasznie bałem, że utopię pieniądze. Nie? Taka transakcja międzynarodowa z tym rowerem, on gdzieś tam ze Stanów płynął, leciał, nie wiem, nie pamiętam już. Natomiast okazało się, że facet był bardzo uczciwy, bo ja mu tą kasę wysłałem, napisałem, że wysłałem i potem po datach sprawdziłem, że on, nie czekając aż przyjdzie, wysłał mi rower. Nie? No bo wtedy wtedy szły kilka tygodni. Tak, nawet, tak. Nie? tak. I mam gdzieś do dzisiaj zdjęcia w albumach, jak z kartonów wyciągam po prostu z takim bananem na twarzy. Jak dzisiaj widzę tą swoją twarz z takim potężnym uśmiechem z tych kartonów wypełnionych styropianowymi kulkami. Wyciągam właśnie koła starczami i wyciągam ten rower. Kiedy nie? to było mniej więcej? Kilkanaście lat temu. Nie pamiętam. Kilkanaście lat temu, tak, to, to w ogóle jak się pojawiłem z tym rowerem tam pod ratuszem na Ustawce, to tam ochy jachy były, wiecie. Nie? To wtedy... Daj się karnąć. Tak, tak, tak. I na tym rowerze startowałem też w Akademickich Mistrzostwach Polskich w Przesiece. Może gdzieś jakbyśmy poszukali, o, kiedy to było, to, to było dawno temu. Tak. Trzecie miejsce w kategorii do... uniwersytetów. Pozwolenia dla Grzegorza Miedzińskiego, organizatora. No, tak, tak, to było dawno temu, to, to było chyba... To nie... musiał być taki, no, nie wiem, 2010, 2011? tak tak wiem tylko że wstaliśmy rano otwieramy oczy jak to góra tu śnieg to był maj chyba dobrze mogę powiedzieć że to był no nie nie no nie może być 2010 nie, nie, chyba, chyba wcześniej. Jeszcze tak, tak. byłeś wtedy studentem, czy by byłeś pracownikiem? Nie, student, znaczy studiowałem zaocznie, tak, ale pracowałem już tak, czyli to był czekaj, no ile ja bym wtedy mieć lat? Nie to musiało być początek, la, początek lat 2000 musiał no, być. No bo wszystkimi rówieśnikami. Tak, tak, tak. Studia to jest tam 97-2004-5 jakoś, nie? Tak, no i, i byłem, startowałem w tym wyścigu. Jeszcze nie ogarniam tego fulla, więc się okazało, że połowę zjazdów przelatywam na zablokowanym amorze. No bo to wiecie, nie było takiej wprawy jeszcze, tylko ty nie pamiętał. A nie było manetek, tylko trzeba było tam stryknąć ja się. tam chyba już była, bo to był naprawdę wypasiony rower, nie? Mhm. A potem pojechałem na, na pierwszym MTB Trophy, z tego co pamiętam też. No i rower jakby się generalnie po roku rozsypał, nie? piasty, środek sportu. Poczekaj, jeśli pojechałeś coś... na Trofi, e, w przyszłym roku jest 20. Sudet MTB Challenge, czyli to, to jest najstarsza etapówka. My tam jedziemy one... z Pawłem, jedziemy tam z Pawłem. Jedziecie, e, namawiają za... mnie, wiesz, kupaki, żeby no. wrócić trochę do, weź wróć do trenowania. jest właśnie chyba, za chyba tym się wszyscy mocno musimy nawzajem ponamawiać. Wyznaczmy To było 2000, cel, pojedźmy. 2004 albo 2005 rok to była, to była pierwsza Sudet MTB Challenge. Później było Trofi, chyba w szóstym albo siódmym powstało. No to znaczy, że to, to przesieka to był 2005, to, to może... Jakoś... No dawno, dawno temu naprawdę. To no, no, no. Mogło no. tak być. No, no jakoś tak, no. Nie pamiętam już mhm. dawno, wiesz, bo stary jestem, po prostu umykają te rzeczy, wyciągam nie, po prostu... tylko pozytywne rzeczy. To nie jest tak, się... że umykają, po prostu tak intensywnie no. żyłeś i tak, tak wiele się fajnych rzeczy działo, że teraz, wiesz, no, sięgamy do, do, do dawno zamkniętych szufladek, nie? Da Dalej się dzieje dużo fajnych rzeczy. No właśnie, tak, I to jest, tak, to jest tak, najlepsze w tym wszystkim. Tak. Ale to były fajne czasy i nie ukończyłem tego pierwszego trofy, bo to jakiś taki był potwornie deszczowy, potwornie deszczowa edycja. Dziwne. 50, 50 km, wiesz, pierwsze to chyba 6 godzin trwało. Okazało się, że rower się nadaje do remontu, że piasty nie chodzą, środek suportu nie chodzi, linki są pozapychane. Klocków hamulcowych nie ma. To nie były takie czasy, kiedy szedłeś do sklepu klocki kupować, więc ja generalnie po prostu nie miałem na czym, A Bo to już był jechać, No właśnie, no to jednak te V-brake mia miały tą przewagę w pogodzie, ta, ta, ta. że w złej pogodzie, że jednak one przeżywały. Bardziej przeżywały. Natomiast no generalnie ten rower się rozsypał cały po jednym sezonie, a, a potem jeszcze do tego doszedł problem z amortyzatorem. Pamiętam do dzisiaj, że tam był specjalnie pod tą konstrukcję roweru, konstruowany amortyzator i żaden inny nie zapewniał tej pracy. Temu systemowi zawieszenia prawidłowej. Jak zreknąłem, ile będę musiał wydać na, na Sida- takiego do tego roweru, który będzie zapewniał odpowiednią pracę, no to rower poszedł do Żydania. Kupiłem najtańszy Amor, jaki, jaki się dał, pasował, wstawiłem i sprzedałem. No i tak się kończyło częste zmiany rowerów. Jak mi coś tam nie podpasowało, albo koszt remontu okazał się dramatyczny, albo rower się okazywał zawodny, bo coś w nim tam siadało, no to zaraz irytacja mnie brała, że tyle pieniędzy wydanych, takie wyrzeczenia i coś tu nie działa. No to siup. Na LX-a i następny, następny. Więc przerobiłem tych rowerów naprawdę dużo. A teraz na czym jeździsz? Ciekawe, zanim teraz? Co, co potem było? Jaki był następny? Po tym, już, po tym już się trzymałeś w foli, czy, czy wróciłeś do hardtaila jeszcze? W ogóle moja kariera kolarska, czy, no, ciężko nazywasz karierę kolarską, ale całe jeżdżenie to była taka wiesz, sinusoidalna. Jednego roku wracałem do ścigania, przygotowywałem się w zimę, ćwiczyłem, robiłem formę, przygotowywałem sobie sprzęt jakieś do ścigania. W tym roku będę mocny, szczupły, to kupię sobie hardtaila, będzie bardziej efektywny. Pościgałem się pół roku, w wakacje się rozpasłem, rozpiłem, rozimprezowałem i jeszcze na siłownię nie poszedłem w zimę i kolejny rok powiedziałem, że mam wiesz, w pompie ściganie, idę w tym roku w turystykę i nie będę się ścigał, bo to bez sensu, to tylko koszty i tak dalej. No, Potem znowu po roku takiego swobodnego jeżdżenia gdzieś tam ciągnęło mnie, żeby na jakieś zawody pojechać, żeby trochę potrenować, żeby znaleźć motywację, żeby zadbać o siebie. Wejść w bardziej chiniczny tryb życia, no to w przyszłym roku wrócę i wam wszystkim pokażę. I tak jest, wiesz, do dzisiaj. To już z tego się śmiejemy. Jesteśmy naprawdę z, ze znajomymi mistrzami tego szyderstwa z, ze wszystkich i z samego siebie też. Także. No właśnie wszystkim was, samego, samego siebie, tak, do, tak, każdego tak, nas to dotyczy, tak, nie? Tak, Jakby tak, ale... Każdy pan na tej sinusoidzie jest. Um... Jestem na sinusoidzie tak, no, ciągle pomiędzy szukaniem formy i brakiem, nie. No i tak od wielu, wielu lat, że stało się to już moją strefą komfortu, te, te wychodzenie z tej strefy komfortu. No to, to jest fajne. To jest fajne w rzeczy, bo widzisz jakby, że mówiąc to już tak bardzo, bardzo jakby tak przerysowując, można upaść i można się pozbierać. Tak, aczkolwiek te, te, te wstawanie i zbieranie się jest coraz trudniejsze. No właśnie. Tak, właśnie. tak. Od 10 lat jest co roku kilogram więcej po prostu, tak w dużym skrócie. I, i coraz mniej jest chęci i motywacji do tego, żeby się jednak tak szarpać, nie? A co dla ciebie takim Magnesem do tych startów, było właśnie te wyjazdy wspólne z kumplami, ta atmosfera. No bo sam mówisz, że nigdy nie miałeś parcia na trening, Wiesz co, na wyniki. Tak, pytałeś już o to wcześniej. To tak wszystko razem się składało. Nie? Po prostu ja tym, tak jak Paweł, ty teraz tym żyjesz, czy my wszyscy dalej tym żyjemy. Ja wtedy bardzo tym żyłem. To było moje jedyne zajęcie, jedyne, co robiłem po pracy. No nie miałem jeszcze rodziny wtedy, więc jakby cały czas spędzam na rowerze. Też byłem osobą zawsze jednak towarzyską. Lubię towarzystwo ludzi. No tak, ale chodzi mi o to, bo. W sumie nie musisz jechać na zawody, żeby pójść, pojeździć po fajnych trasach. Co tak, teraz tak robię, właśnie. Natomiast wtedy, jakby wydawało się, że wyjazd na te zawody, to, to będzie ktoś coś z panią go zaproponuje. To nie były czasy, kiedy mieliśmy jeszcze GPS-y, kiedy można było sobie samemu planować No tak, tutaj się fajne odpalasz komota strawę, trawy, Dokładnie trasa się tak, rysuje tak, sama, tak, nie? Tak, tak, więc to było takie wyzwanie. To była też, no nie ma co się oszukiwać. No, człowiek przyjeżdża z takich górskich wyścigów i był bohaterem tutaj, nie? No, wszyscy pytali jak tam było na tym trofie, jak tam było w tych górach, nie? oni tu w Mazowie zaczynali startować, a przyjeżdżałeś z takim uczuciem Mazowie, tam co wy tam wiecie o jeżdżeniu na rowerze górskim, więc tak to wygląda. A potem te wyścigi stały się faktycznie coraz prostsze i, i zaczęło się taki moment, że te trasy zaczęły się upraszczać. Ja wiecie, też zacząłem swoje jeżdżenie właśnie z tego takiego, można powiedzieć, może nie wysokiego C, ale jak zacząłem jeździć na rowerze, to prawie od razu zacząłem jeździć w góry. Ja poznałem, bo nie bardzo było gdzie indziej nie w sensie, było gdzie tego MTB trenować tak, ja zacząłem jeździć w góry, no dzisiaj wielu moich młodszych kolegów w swojej kariery jednak zaczęło od tych wyścigów płaskich no i tam potem na tych forach czasami po tych Mazowiach jeszcze jak startowałem czytałem jakie to tam źle oznaczone trasy, a to był korzeń nikt go nie oznaczał, a tu kałuża, a tu kałuża była tak uwaga, no ja się śmiałem, że, że jak na wyścigach, śmieliśmy się z kolegami, że jak widzisz wykrzyknik na wyścigach Czarka Zamany, to jest dobry moment, żeby dokręcić wtedy v nie i uciec wszystkim. No ale jak widzisz wykrzykniku golonki, to naprawdę trzeba heblować. nie? No, tak mniej więcej to wyglądało, nie? Więc... <laughs> Więc... Ale startowałeś na Mazowie również. Startowałem tak tam kilkukrotnie. Ale to 15. bardziej lokalnie siebie w Olsztynie czy nie? później. Też... Jeździłem gdzieś tu do Piaseczna. Startowałem w Mazowie 24 godziny nawet w duecie też. W Jeździłem... tak? tak, w Jeliszecie. No, Nawet wygrałem z kolegą wtedy w kategorii duo. Proszę. Tak. 12 tak. godzin. Drugie miejsce w y, quattro. O, tak, tak, w tym czasie? No, no widzisz to. Potwornie gorąco było, pamiętam. Ta dekoracja się przeciągała, trzeba było y, wszystkich y, oficjeli tam nagrodzić, pokazać. Więc wyścig skończyliśmy o 12 w południe, dekoracja się przeciągała i nie wzięliśmy pod uwagę tego, że my nie damy rady wrócić do domu wtedy. I na jakiejś stacji 50 km od tej po prostu wyszliśmy z samochodów i poszliśmy spać na trawę, bo nie byliśmy w stanie po prostu mm -hmm. wysiłku wrócić do domu. No dzisiaj też ludzie, którzy w Ultra startują. Grawylowe mają to samo prawda? No właśnie, o, ty, o tych zawodach. Tak, na przestrzeni tych 20 czy 15 powiedzmy lat to to, co się dzieje w Polsce w MTB, wydarzyło się to, że mamy z jednej strony mieliśmy fajne wyścigi. E, takie wyjątkowe, na które się czekało cały rok, jak festiwal rowerowy, jak Danielki, e, jechało się w te góry, Tak, e, tak. E, potem było tak, że mniej więcej na jedno województwo przypadał jakiś cykl. Tak, Dzisiaj tam. mamy w jednym województwie, e, w jeden weekend e, do wyboru, do koloru, nie? więc no, na pewno troszkę to zjad, zjada własny ogron, ogon. Nie? I, i, I ja szczerze mówiąc, e, wczoraj byłem w Campinosie ze znajomymi pojeździć, w tym samym czasie był Poland Land w Markach była Legia w Magdalence pod Warszawą, ja sądzę, że jak, co musiałoby się takiego wydarzyć, że ja miał ochotę przypiąć numer na kierownicy i wystartować na tych lokalnych zawodach. No, nie budzi we mnie to żadnych emocji. czy znaczy, wiesz co, ja mam to samo, bo we mnie też już starty w zawodach żadnych emocji nie budzą. Pewnie dlatego, że dużo ich przerobiłem. Natomiast z perspektywy mojego dostępnego czasu i emocji, którą teraz daje mi rower, to jakby no nie widzę potrzeby. Ja jestem w stanie Jakbym chciał się dzisiaj pościgać, to umawiam się z moimi kolegami z Olsztyna, paroma mocnymi. I oni trenują zawsze tak, że w trupa dwie godziny, więc jak mam ochotę się upodlić, to, to nie jest żaden problem. Nie? Nie Ale jak tutaj siedzimy i roweru. rozmawiamy o MTB Challenge za rok, to tak coś się tli, nie? Tli się, wiesz co, tli się. No. Tli się. Kropla dąży skałę. Rower jest, słuchaj, doświadczenie jest, warunki możliwości finansowe są, tylko jak zawsze powtarzamy sobie z kolegami, którzy w podobnej sytuacji są, jak ja życiowej, zawodowej i wagowej, że trochę trzeba coś z sobą zrobić przez tą zimę, żeby tam pojechać, bo Ale przyjemności z tego nie będzie. To trzeba tylko rezerwować urlop i, i jechać. No właśnie, po przyjemności. No bardzo... bo boję się, że jeszcze kliknę, słuchajcie, jak wrócę, nie? Mm. Kiedyś mnie to motywowało. Powiem tak. Ci tak, że no to tak jak rozmawiam z różnymi znajomymi, ta ekipa potencjalnie duża rośnie. Znajomych i bliższych klub dalszych, jeśli chodzi o Challenge'a w przyszłym roku, więc, więc to... Czyli być może spotka się tam ekipa ludzi, którzy naprawdę pamiętają jest na początki to, MTB w Polsce. Jest tak? na to duża szansa, tak. 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 Tak, tak, tak. No zobaczymy. Nie mówię nie, nie mówię tak. Y... Oj, my tu lubimy takie stanowcze deklaracje, a tak, nie takie tak, tak. wymijające. <laughs> Co, wyjedziecie chłopaki już na pewno, tak? No ja tylko czekam na początkę od żony. Aha, no ja, ja raczej nie muszę na to czekać. No, mał się zadeklarować? Nie no. wiem, jakie. Słuchacze na to czekają, nie jesteśmy na żywo, ale wiemy, czujemy. Czy my tu mamy jakiś werble gdzieś? Żeby... No, może mi mnie namówicie, dobra. No to namówicie. Podobno, podobno, słuchajcie, na no podobno organizator Grzegorz Golonko zapowiedział, że to będzie wyjątkowa edycja. Może coś w tym będzie. Wiesz, ja to tak tłumaczę czasem, że my namawiamy na coś dobrego. To nie jest, nie wiem, choć na kieliszka, na, na kieliszek czy coś, tylko no, na sport. Sport Cytli mi się w głowie, i, i w ogóle. Nie? Wiecie co, ja na Sudety to mogę jechać, ponieważ mam taki zwyczaj. Sporo ludzi mi z tego zna, że jak jakieś zawody okrutne mi wyjątkowo nie pójdą, to rzucam takie hasło na koniec, nigdy więcej tu nie przyjadę. Nie powiedziałem, że już na Beskidy więcej nie przyjadę na mecie. Trzy razy wystartowałem. Ale po sudetach na pewno tego nie mówiłem. Zresztą w ogóle, sudety, w których startowałem pierwszy, jedyny raz, to jeszcze były te stare sudety, kiedy spaliśmy codziennie w innym Czyli miejscu. Czyli to było z przepakami. Tak, z przepakami, i to spaliśmy po salach gimnastycznych. To było 7 etapów wtedy, czasówka plus 6 etapów, i to na pewno był jeden z najlepszych tygodni na rowerze w moim życiu na 100%. Ten wyścig, tak. Także zdecydowanie mam bardzo dobre wspomnienia z sudetami, chociaż wiem, że dzisiaj one są już dużo trudniejsze fizycznie. Są też krótsze i logistycznie są bardzo uproszczone. Tak, i... no bo to jest to tak. są tylko stronie śląskie, plus tam tak, chyba tak, jeden start tak, w, tak. w lądku, parę kilometrów dalej. E... Część tak. etapów pociągnięta przez Glasensis, więc też nie tak, aż tak, tak trudne, no tak, ale tak. szlak graniczny. Będzie, tak? Tak. Borówki, tak, jakby to tak, się podobało. No, no, tak, tak, tak. tak, tak. No, rowery mamy zarąbiste e, do tego, opony, tubelessy, wszystko, kiedyś tego nie było, także. Dropery. Tak, dropery, oczywiście. Zawsze będzie może jakiś pretekst do upgrade roweru jeszcze nie. No właśnie. Chociaż no właśnie. bardziej chodziłoby o ten pretekst do zadbania o siebie, tak, przez zimę. No ale tak jak powiedziałeś właśnie, dużo prościej jest dokupić gadżety niż, niż samemu w siebie Oczywiście, zainwestować. Tak, tak, nie? tak, no to i taka proteza, którą my sobie sami wymawiamy, prawda? Zmienimy napęd na, na elektryczny. Teraz taka nowość, te przerzutki lepiej będą działały, wiesz, bo to mi się kiedyś zapchała przerzutka, tak? No tak, no. Kolega Co? mój kiedyś powiedział, że. tak, właśnie, świeża, świeża refleksja moja jest wczoraj, bo, bo byliśmy w kampinosie, gdzie z jednej strony miałem do dyspozycji e, aktualnie e, dwa, dwa treki na AXS-ie, które użyczyłem moim kolegom, a sam wyciągnąłem swojego Zaskara, który też ma, masrama X0, ale na linkach i powiem ci szczerze, że chyba nie czuję aż takiej przewagi. No, znaczy, w sensie, no wiadomo, elektronika to elektronika, ale, ale jakby no też dobrze, że to fajnie działa, bardzo płynnie, Akurat napęd na zadbany, więc, więc wszystko, wszystko czyściutko, ładnie ładnie chodzi. No też jakby nakład siły, który trzeba włożyć w dane przerzutki, nie jest aż tak duży jak, jak nie, w przypadku. Oczywiście, że tak. No. Na jakichś tam, nie wiem, gorszych, gorszych grup. Nie? Więc... Jak już tu jesteśmy przy sprzęcie, to te tak zwane marginal gains jakby są ważne dla zawodowców. Natomiast, tak jak rozmawialiśmy, przez to, że my nas na to stać, to my próbujemy jakby też, wiecie, no uzasadnić każdy kolejny zakup. Takie nasze gadżeciarstwo i kiedyś mój kolega jeżdżący do dzisiaj powiedział, że podobno mądrego człowieka od głupiego można odróżnić po tym, że mądry każdą decyzję jest w stanie uzasadnić, a głupi nie. Ja kiedyś sam sobie uzasadniałem zakup każdego kolejnego gadżetu, czy zmianę roweru. Wymyślałem sobie w głowie jakąś potrzebę. Muszę zmienić na lżejszy, bo w przyszłym roku będę się ścigał. No albo muszę zmienić opony, bo tam raz poślizgnąłem się wiecie, gdzieś tam na korzeniu i to, to coś jednak jest nie tak, tak? Natomiast dzisiaj mogę otwarcie powiedzieć, że zmieniam, bo stać mnie na to jestem gadżeciarzem. chodzę w niemarkowych ciuchach, nie mam w telewizora, mam stare kanapy, ale rower lubię mieć ładę, bo mnie to jara od 30 lat po prostu i i tyle, natomiast no, nie będę tu dorabiał ideologii, że wiesz, ten rower jest lepszy, ta rama lepiej tłumi, tak, te opony lepiej trzymają. To jest po prostu gadżeciarstwo w większości wypadków. No. Mhm. Przyznajmy się do tego wszyscy. że no. te, ja, ja też sprzęty. patrzyłem, mieliśmy nie spoilerować, ale Marcin to przed tym nie uciekniemy, to jeśli to chodzi o mistrzostwo ja o ja świata. Zatkam sobie uszy, dobrze? Bo ja będę chciał w tym tygodniu nadrobić zaległości. No <laughs> to czekaj, rozmowa tegoroczna. I Mija, jak będę mógł już wyjąć palce z uszu rozmowa, jeśli chodzi o, o Puchar Świata, znaczy w ogóle twoja rozmowa z agentem na ten odcinek podcastu ukaże się za jakieś 10 dni, więc mhm. już większość osób obejrzy do tego czasu Puchar Świata, jeśli ma to w planach. Ja sobie przyjrzałem tą pierwszą dziesiątkę wczoraj, wczorajszego wyścigu mężczyzn. Mhm. Tam był każdy rower z każdej półki cenowej, w sensie no, jakby był Rock Rider, był, były topowe skoty, były Dogmy, Pinarello, wszystko było tak naprawdę, więc to pokazuje, że tutaj nie trzeba jakiegoś niesamowitego Naprawdę topowego super sprzętu, żeby wygrywać. E, w tym roku byłem też na pucharze świata w Nowe Mesto i wręcz trzymałem kciuki. Myślę, że na razie muszę nie odetkać e, uszy, bo nie, nie, nazwiska nie padają. Ale zobacz tyle się mówi o tym. Żeby nie zaglądać na mtbx.pl, kiedy jest puchar świata, żeby odłożyć telefon, wyłączyć się z social mediów, co mi się skutecznie udawało, ale nikt jeszcze chyba nie zatykał uszu, żeby nie przekonać się o wynikach. No, i ja z racji tego, że wczoraj była bardzo ładna pogoda, wyniki dopiero wrzuciłem pół wieczorem. A, a to jest trudne, prawda? Jak nie można tak, no, obejrzeć korcić, na żywo w wyścigu. Bardziej, tak, fajne tak. rzeczy się wczoraj wydarzyły na tych wyścigach, tak, tak. E, dość przełomowe wyniki, i tak korci się wrzucić to, no, nie wiem, zdjęcie hasło ja i nie no, kurczę, ładna pogoda jest. Poczekam, nie napisałem, że bez spoilerów no do wieczora. E, a propos spoilerowania, mamy taką grupę z, z kolegami, jak oglądamy wspólnie, każdy w swoim domu wyścig, to na WhatsAppie na tej grupie sobie komentujemy to, co się dzieje, tak. I wczoraj kolega też nie mógł oglądać wyścigu mężczyzn. No i mówi, nie piszcie tutaj nic, bo ja nie chcę wiedzieć. A ja mówię, Piotrek, to w takim razie pokaż twardość psychiczną i odłóż telefon i nie zaglądaj tam, dopóki nie obejrzysz, nie? To, to jest bardzo trudne oczywiście. To, to jest bardzo trudne, żeby tak nie zaglądać się w czasach, Tak, tak. tak. E, więc takie udaliśmy wyzwanie. Po prostu nie zaglądaj tutaj. nie? To, to jest straszne, bo gdzieś przypadek nawet nie chcesz zajrzeć, ale odbierasz SMS-a i mignie ci strona Google a z jakimś wynikiem i nagle. To już będzie. po zabawie. To, to nie to, to jest absurd, to. Tak. tak, 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 tak. Kibicować, kibicować. Spoilerem nie będzie, Marcin, Marcin, wczoraj zawodnicy rywalizowali w temperaturze 6-8 stopni, bo było załamanie pogody i naprawdę ja nie widziałem radości na twarzy. Tak. Oni naprawdę się męczyli jak, jak w przełajach. Tak, tak. No jeszcze U nas to... też? Czy tam już gdzieś... Znaczy, znaczy, Poruszyły genera generalnie znaczy, wiadomo, na mecie były emocje, się ale... wieszą, tak. Tak, oczywiście, ale powiem ci, że naprawdę to, to był potężny, ogromny wysiłek fizyczny, ale też psychiczny, no bo naprawdę wielu zawodników startowało na krótko, a tam było 8 stopni. nie? Ja wiesz co, jak jesteś też przy, tym, przy tej radości zjeżdżenia, to z tym jeżdżeniem to też jest tak, że ja przestałem wychodzić na rowu w dziadowską pogodę, nie? Po prostu. Bo kiedyś wychodziłem z założenia, że jadę na trening, bo trening musi zostać odbyty. Nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania i tak dalej. Natomiast dzisiaj już tego nie robię, bo pomimo tego, że mam świetne warunki, mieszkam w domu, mam kreszera pod domem szlaku, żeby te rowery mieć, to zwyczajnie w świecie zaczęło mnie męczyć ciągłe pranie tych ubrań, jeżdżenie w tym zimnie, i przestałem to robić. Nie? Przestałem sobie wmawiać, że trzeba zrobić trening, trzeba pójść na rower, czyli gdzieś właśnie uciekło te podejście takie z trenowaniem, a zaczęło się jeżdżenie. Nie ma pogody, nigdy na rower po prostu, nie? Jak trochę kropi, ok, ale jak maladzi dwie godziny, kiedyś nie było, wiesz, z miły, nie? Jak miałam ochotę pójść i szykował się wyścigi, trzeba było jakiś tam raz sobie jeszcze pojechać na tuleje, no trudno. No, trzeba to zrobić, nie? A dzisiaj to już, już nie, nie. Także... <laughs> Jest zła pogoda na rower. Wczoraj w Warszawie podobno w ogóle była zła pogoda. No na wszystko, wczoraj bo... było strasznie, naprawdę byliśmy, ja wyszedłem z domu chwilę, tam w pół do ósmej, o ósmej byliśmy, ruszyliśmy do Campinosu. Z metrom Łociny e, była sauna, była sauna. Byliśmy wszyscy na krótko ubrani, cieniutko płynęliśmy, nie? Naprawdę to, to, było, to tak. było coś strasznego. Nie? I szczęśliwie, no, jakby do południa my już skończyliśmy, a ja wyjeżdżając z kampinosu spotkałem z nimi żubera i Pepo, Pozdrowienia, którzy właśnie wjeżdżali na trening i tam jeszcze widać, że pocisnęli, bo patrzyłem na strawie, znowu te cyferki podglądali na się. Jest to, tak. e, 85 km po kampinosie za średnio 25 na MTB, więc naprawdę. Tam dobry ogień szedł. No, mi jazda już w takim upale nie sprawia żadnej przyjemności i nie jeżdżę, unikam. Najprzyjemniejsze było, jak się zatrzymaliśmy, tak. to, to ciepło ruszyło, a potem my ruszyliśmy i znowu ten wiaterek. przez, nie? Chwilę, tak. przez, przez chwilę ten taki takie wrażenie chłodu, ale to tylko złudne wrażenie. Natomiast wiesz, co? Wczoraj pierwszy raz od naprawdę bardzo, bardzo długiego czasu wstałem ultra wcześnie na rower. O godzinie tam chyba 6.15 wyszedłem pojeździć, byłem sam w domu. No i tak jadąc wczoraj, tak sobie myślę, kurde to jednak były trochę fajne czasy, jak się wstawało tak o 6 rano, trochę tego chłodu porannego się czuło, tęgły, gdzieś tak coś mnie tknęło, że może by do pewnych rzeczy wrócić, nie? Bo, bo ja już od długiego czasu yy, przestałem traktować właśnie te jeżdżenie yy, tak stricte treningowo i pod formę tylko dla przyjemności, yy, ale kiedyś, przecież parę lat temu jeszcze wstawało się zawsze 6 7, żeby przed obowiązkami rodzinnymi zdążyć zrobić yy, ten trening, tak dzisiaj już się tego nie chce raczej robić. Przebywanie rano w domu z rodziną też może być naprawdę bardzo bardzo przyjemne, prawda? Te poranne śniadania takie przeciągane. Potem po prostu się nie chce na ten rower wychodzić, bo chodźmy tam, chodźmy tu i wieczoremczek jest zmęczony i ach sobie odpuszczenie. nie? Z tego odpuszczania potem coraz słabsza forma, coraz więcej kilogramów. Idziesz z kumplami, to spuszczają ci łomot, więc przestajesz z nimi chodzić, no bo spuszczają ci łomot i źle się czujesz. Więc jak przestajesz chodzić, to forma spada jeszcze bardziej. Błędne koło. Wpadamy w takie błędne koło, naprawdę, ale spokojnie nadchodzi jesień, nie ja zawsze... Łapię się na tym, że jesienią właśnie dużo łatwiej jest mi dbać o siebie, ponieważ nie ma tych wszystkich pokus, spotkań z przyjaciółmi, grilli, siedzenia nad jeziorem i wersji. Zawsze są jakieś postanowienia. Zawsze jakieś są. Naturalnie oczywiście. one tak, się pojawiają, tak, bo tak. się zmienia po prostu rytm dnia, nie? Tak, tak, tak. Więc dużo łatwiej jest mi, mówiąc tak e, prostym językiem, dbać o siebie zimą niż, niż latem, kiedy teoretycznie warunki są lepsze, prawda? Masz jeszcze fat nie, nie miałem nigdy fatbajka, miałem rower na kołach 27,5 A no właśnie, miałem w głowie fatbike'a, to, tak, to tak. średnie koło. Jeździłem, jeździłem na tym rowerze z 2-3 lata, w nie była taka moda, wszyscy to pokupowali, byłem jednym z pionierów tej mody zresztą, bo to zawsze tak wygląda, wiecie, jak jedna osoba w towarzystwie kupi, to na początku wszyscy się śmieją, potem się drapią w głowę, a potem się okazuje, że jednak każdy ktoś też by chciał spróbować. Nie? Ale to wiesz, jakby ty jesteś pionierem po prostu, to muszę powiedzieć wprost, jakby no, jeden z pierwszych rowerów górskich w Olsztynie, to jakby... No tam były pierwsze, ale, ale siedzę od początku w tym wszystkim. Nie? No właśnie, więc, no właśnie. E... więc nie byłeś pionierem tylko przy okazji średniego koła. Nie, plus. nie, nie, no tam zawsze no, stąd pewnie dużo ludzi do mnie dzwoni czasami i pyta się o jakąś poradę, o coś tam, no bo jakby wiedzą, że ja w tym siedzę już wiele, wiele lat. E, aczkolwiek miałem te koła i pozbyłem się z nich. E, pozbyłem się ich, bo to taki był rower kupiony do jeżdżenia zimą, a zimą przestałem w sumie trochę jeździć na rowerze, bo już za dużo tego było trenowania tego roweru. Pojawiły się jakieś tam narty biegowe, na siłowni zacząłem więcej chodzić. I po dwóch latach boli kolan i szarpania się z tymi grubymi kołami po prostu sprzedałem to i wstawiłem zwykłe. No, hardbiky to tak. Znaczy, okej, okay, powiedziałeś, że to nie był hardbike, ale w sumie ta moda no. na hardbike to trwała dosłownie moment. Tak, tak. Więc jest, jest dużo mut rowerowych, bo jak wiecie, tutaj marketing ten rowerowy jest mistrzowskim. No niestety, duże rzeczy kupujemy, bo nam producenci wmawiają, że to jest świetne. Natomiast pewne rzeczy po prostu się nie sprawdzają, tak. Zobaczcie na przykład, co się dzieje dzisiaj z systemami zawieszeń BMTB w tych rowerach XC Down Kante. To jest wszystko jeden zawias i damper jest podwieszony u góry albo u dołu. A tu otestujące GTS GT jest przykładem, jak bardzo kiedyś producenci prawda, kombinowali. W downhillu z tego, co się rentuje, we freeride dalej. Różne tam takie skomplikowane są zawieszenia. No ale w CEU ustanowił się pewien standard jednozawiosowego, prostego zawieszenia i dzisiaj praktycznie te rowery są bardzo podobne do siebie. No niemalże identyczne. Czasy, tak, tak. Pacie, no jak Czasami jak spojrzysz, z jak... daleka nie rozpoznasz, prawda? Albo jest damper podwieszony pod górną rurą, albo jest pionowo postawiony przy dolnej i to wszystko. No Scott się tu wyłamał z tym schowaniem i to w innych konstrukcji nie ma praktycznie. No w toku ewolucji takiej rowerowej się okazało, że to rozwiązanie jest po prostu najefektywniejsze. Tak? A Przecież mieliśmy tam mnóstwo różnego rodzaju skomplikowanych patentów, które miały Poprawić czułość zawieszenia, mniejszy efekt odbijania pedałów, lepsza kontrola na zjazdach, no i tam cały ten marketing ta taki do tak, tego tak. dołożony, prawda? No i zaraz wszyscy lecą i kupują, bo jednak ten będzie lepszy. Bo już czytali, że tutaj 2 waty na kilogram i że Ramasz ty o 16%. Czytałem ostatnio na jakimś zagranicznym serwisie, że golenie nóg pozwala zaoszczędzić jedną minutę na 40 km jazdy. Bardzo możliwe. Może ogóle mo, znowu kiedyś, ale, ale to muszę zejść z wagą na razie. Wstydy był, nie? <śmiech> <śmiech> Trochę w dół. Tak, ale te golenie nóg, to oczywiście w przypadku amatorów, tylko i wyłącznie miało taki charakter chyba pewnej przynależności, tak. Jak tatuaż fryzura, kurtka skórzana, nie wiem. Jestem przynależę do grupy kolarskiej. Jestem kolarzem. Patrzcie na mnie, tak, kiedyś na plaży gdzieś za granicą byłem. Idę plażą, patrzę, leży facet wytopiony, kable na nogach, oczywiście tetan line'y tak zwane, czyli do połowy czarna noga, od połowy uda w górę blady. No, ja też tak wtedy wyglądałem. I tak spojrzał na mnie, uśmiechnął się, ja się uśmiechnąłem i tak każdy wiedział, kto się czym zajmuje, tak? No tak, tak, tak. tak to tak jak na początku miałeś zegarek Garmina na ręce, to cię zagatywali coś tam kelnerzy sportowcy. Też myślałem, że jesteś triatlonistą. No. Nie, nie, to <laughs> chyba był kolasz, wiesz, kolaż. A powiedz mi kolarstwo przełajowe? Nie jeżdżę, ale kibicuję, śledzę, oglądam. Zanim jeszcze Vanderpool i Van Aert stał się znany i pitko Krzyże, i to, to ja już śledziłem kolarstwo przełajowe. Podobało mi się kibicowanie, bo to jest świetna dyscyplina do takiego telewizyjnego kibicowania. Krótko, intensywnie. E, także nie jeżdżę, ale, ale śledzę. Można powiedzieć czasami, że gravel trochę jest tym przełajem, bo zdarzyło mi się gravelem zapuścić też taki trudniejszy teren, ale, ale to nie jest rower do jeżdżenia w terenie. Zdarzyło ci się kiedyś na żywo śledzić zawody przełajowe? Nie, ale jest taki plan świta w głowie, żeby się wybrać do Belgii. Belgię albo w tej tak. zimy tabor Mistrzostwa A Świata. A rozmawialiśmy o taborze, że tam jakoś tak mówisz ten klimat, że byłeś tam. Znaczy tam. tak, ja byłem w taborze, to jest takie dziwnie smutne miejsce, jakby, no. że oczywiście jest klimat zawodów przełajowych, ale, ale jakby wychodzisz z tego obszaru zawodów i tak jesteś w takim smutnym blokowisku. I, I powiem szczerze, że mam jakieś takie no nie do końca fajne wspomnienie ze swojego okay. pobytu tam. Aczkolwiek Mistrzostwa Świata to zawsze samo z siebie robi robi świetną atmosferę. Oczywiście. No, natomiast oczywiście. w Belgii jest coś co mnie też pociąga, czyli tłumy ludzi, piwo i frytki także, bo ja oprócz jeżdżenia rowerem też lubię jeść i, i wypić piwo. No i to, to, to jakby jak się ogląda w telewizji ten klimat, który tam jest, to chce się tam być po prostu. Chce się tam być. A kiedy pojawił się ten sławny gravel jako rower u ciebie? Yy... Pożyczyłeś? Kupiłeś? Nie. Z grawerem to jest taka historia, że to był kolejny rok, kiedy moja forma była kiepska. Czy to był ten dołek sinusoidalny? Tak, to był ten dołek. W zimę odpuściłem sobie w ogóle siłownię, bieganie, tam baseny i wszystko, więc przedem w sezon, mówiąc krótko, zapasiony i słaby. No i wyciągnąłem swoją karbonową szosę, zdjąłem wierzchaczkę fajną i wybrałem się na taką rundkę jankowo-mostkowo, tam takie wioski pod Olsztynem, bardzo malownicza. I wróciłem po 70 paru kilometrach, tak zniszczony, tak zmęczony i tak zły. I ja mówię: Po cholerem, mi ta szosa. Po co mi ten sztywny rower, który jest kompletnie niewygodny, beznadziejny, w ogóle się nie da tym jeździć po naszych drogach? To jest jakaś katastrofa. Po co mi to całe trenowanie? A wtedy właśnie wchodziło wiesz, gravele i Specialized i Sequoia tutaj testerzy jeździli w flanerowych koszulach, wiesz, skakali tym rowerem po chopkach, luz, chill piwką To jest coś dla mnie, nie? Zwiedzanie, turystyka kupuję Gravela, po diabła mi ta karbonowa szosa. Przecież tym się nie daje jeździć, Gravel jest 100 razy lepszy, nie? I zaczęło się w ten sposób. Sekwaja była twoim pierwszym A, Gravelem? Sekwoja była moim pierwszym Gravelem. To wcale nie był lekki rower. Nie, nie. to był w ogóle kiepski rower. <śmiech> <śmiech> Natomiast miał jedną zaletę, był bardzo ładny. A tak jak wspomniałem, mi się strasznie podobają ramy stalowe i tytanowe. Jakby to, że jest to w pewien sposób teraz już manufaktura, ta prostota tej konstrukcji. Po prostu podoba mi się to i kupiłem sobie taki rower. On miał się wpisywać w moje aktualne potrzeby, czyli taka turystyka, jazda na luzie, bez ścigania się, bez zadęcia. Natomiast generalnie okazał się kiepskim rowerem, tak. Bo faktycznie był bardzo ciężki, miał paskudne, ciężkie koła, ale ładnie wyglądał zdecydowanie. Napęd też był słaby, bo to nie był jeszcze GX, tylko jakaś mieszanka szosowych grup, więc ten łańcuch spadł w terenie. Ale też bardzo szybko wtedy, jak zacząłem jeździć na tym rowerze, uświadomiłem sobie do czego służy gravel. No i dzisiaj pewnie jestem w opozycji z moim myśleniem o gravelach, bo uważam, że to nie jest rower stworzony do jazdy w żadnym trudniejszym terenie niż perfekcyjny shooter i dziadowski asfalt, nie po prostu. Ale czy wracając do tego mhm. do tej szklarskiej poręby pod koniec lat 90., czy, czy gravel to nie jest dzisiejszy czy też to nie jest wczorajszy hardtail? Trochę tak, ale jednak nie do końca, nie? To znaczy ja wychodzę z założenia, że dla mnie gravel zastąpił szosę, nie MTB natomiast dzisiaj jest taki trend uterenawiania tych rowerów na siłę moim zdaniem ten trend się skończy tak jak się skończyły właśnie pewne inne jak fatbike, fatbike się skończyły, godzisz, tak, tak. jak się skończyły koła 27,5 plus których już nikt nie robi więc moim zdaniem ten trend się skończy, ponieważ ja nie widzę żadnych przewag tego roweru w takim trochę trudniejszym terenie tak? jeżeli oczywiście mówimy tutaj o jakiejś efektywności no jeżeli Marcin, mówimy, bo bo fanie, muszę, to... Marcina muszę wywołać, dopiero co jeździłeś na Giantie Revolcie X z droperem i amortyzatorem też mam drzwi na Tak. Tak. Jak z tym, <laughs> z tym rowerem w terenie? To jest rower z trudniejszy teren, czy to jest tylko rower, który po prostu ma zapewnić ci komfortową jazdę? To jest rower, moim zdaniem, który może ci zastąpić inne rower. Jeśli nie możesz mieć gravela IMTB i chcesz mieć gravela, którym możesz, nie wiem, pościgać się, pojechać na długą wycieczkę, pojechać na Single. No to fajnie, no bo, bo ten amortyzator naprawdę. A nie, dodajmy do, do tam, jeszcze była dość szeroka opona, no, było 40. Pięćdziesiątka. No właśnie, to jest 2,1 cala chyba. No, 2,1 Ten rower nie. tak naprawdę nawet po jakichś kamieniach, które tam napotkałem, e, no szedł jak czołg. Czyli taki hardtail z amortyzatorem, tylko barankiem. Wiem, historia trochę za koło, to znaczy. Te grafele się teraz terenawie, prawda, dokłada się do nich dropery, dokłada się amortyzatory po to, żeby one zapewniły więcej komfortu w terenie i na pewno zapewniają, natomiast wtedy stanie się też trochę ociężałe na szosie, prawda. No bo siłą rzeczy ten rower będzie więcej ważył, gruba opona już nie będzie tak fajnie po tej szosie szła, no to jest oczywiście moje zdanie. Każdy tam ma prawo do swojego, natomiast ja jednak uważam, że no dojrzej, w terenie rower MTB jest lepszy, prawda. Jeżeli mamy teraz przykład tych wyścigów, które są teraz rozgrywane powiedzmy na dystansie 500 km. No i ludzie tam mówią, no ale ja nie wystartuję wierzbioniem gravela. No, ale spokojnie, to jest taka trasa, że bez żadnego problemu, jak chcesz mieć troszeczkę więcej szybkości, po prostu załóż sobie opony 1.8, 1.9, albo ja ci pożyczę opony do swojego górala i pojedź. Ja tak pojechałem sobie Great Lake'a na przykład na zwykłym Guralu i jakby nie widzę w ogóle jakby problemu. To jechałeś Zobaczmy. na fullu czy na hardtailu? Nie, jechałem na moim rowerze, z którego wyjąłem grube koła. Te wejścia z okay. plus na ciężkim, na ciężkim rowerze i wstawiłem tam koła mojej żony 2.35 fast straki, no i tyle. No i pojechałem sobie. No i czułeś się wolniejszy od tych na gravelach? Nie, wcale się dużo nie czułem, naprawdę. Bo wiecie, to moim zdaniem trzeba do tego podejść tak, jeżeli mówimy o efektywności jazdy, o prędkościach dużych, no to jeżeli ja słyszę teraz gościa z brzuszkiem, który mówi, że gravel mu zapewni tam większą prędkość, no to ja myślę, że ale o czym my mówimy? Przecież chłopie osiągasz średnio z takiego wyścigu 20 na godzinę. No w twoim wypadku to się komfort liczy, wygoda. A na, tych, na tym mówię, gravelu z tymi cienkimi, super szybkimi wyponami, to cię tak na tych dziurach wytrzęsie, nierównych szutrach, że potem na asfalcie zamiast mknąć w dolnej pozycji nadrabiać, to ty będziesz prostował się, krem i tak dalej. Więc moim zdaniem gravel to jest tak naprawdę dla mnie zastępstwo szosy. Nie umożliwiam mi pojechanie po jakichś tam szutrach. Natomiast ja się nie pcham w trudny teren. Jeżeli planuję sobie trasy na gravela i widzę fajną ścieżkę wzdłuż jeziora, to ja się nie pcham tam tym rowerem, bo tam będzie ciężko, nieprzyjemnie. Wisła 1201 też pokazała wyraźnie, że nie była żadnym wyścigiem gravelowym. Do dzisiaj mnóstwo tych imprez ultra jest robionych tak, że organizatorzy za wszelką cenę starają się trzymać terenu. No i naprawdę tam sprawdzi się bez żadnego problemu rower górski nie. Jadąc PGR-a drugi raz dzisiaj, zabrałbym Górala, nie Gravela. Przecież to jest flagowa impreza, prawda? Tak, tak, tak. I to rzeczywiście taka szutrowo-asfaltowa. Y bardzo dobre nawierzchnie, oczywiście. Bez żadnego problemu. Tylko, że mówiąc szczerze, ja jestem zbyt słaby i ciężki i cienki, żeby wykorzystać zalety bardzo szybkiego roweru na asfalcie, bo ja po prostu sobie tam jadę przed siebie. Natomiast, jeżeli chodzi o zjeżdżanie po tych szutrach, no to powiedzmy sobie szczerze, no mój lekki, karbonowy, full 10 cm z droperem, no to ja opuszczam sobie siodełko i grzeję sobie jak pan po tych szutrach, z frajdą na twarzy jest bezpiecznie, natomiast na gravelu z jazdy 50 na godzinę po szutrach, to jest, wiecie, no już balansowanie trochę na granicy, nie? No ja tak, muszę, więc jeździć. Wydaje znaczy umieć, umie, ale, mierze, ale, ale pamiętaj jest... też, że wiesz, narasta ci zmęczenie w takich Dokładnie ciegach, tak. wiesz, jakby... Dokładnie tak, i jest coraz trudniej, prawda? I, I naprawdę w którymś momencie jest tak, że zaczynasz walczyć troszeczkę o to utrzymanie tej przyczepności. I to jest trochę iluzja, że ten rower da, da przewagę przeciętnemu amatorowi, tak, nie sądzę, żeby dał. No, to, że mówimy o PGR, że w górach, i te no. zjazdy są długie, to nie są tam no. zjazdy, że tam masz wiesz, 10 sekund i koniec. No, moim zdaniem gravel zaczyna zjadać własny ogon. To środowisko teraz i ten marketing wokół tego typu roweru jest tak intensywny, tak mocny, że wiecie, czasami już zamykam wręcz strony, bo no, no, naprawdę no. jeżeli ktoś, jakiś influencer tam znany, pisze, że gravel jest wygodniejszy do jeżdżenia po górskich trasach, no to tak, ja nie wiem, jak on to traktować. No nie bardzo sobie wyobrażam. Jak tak to jak, jak, ja bym, jak ja jako wielki orędownik cyklokosu, powiedziałbym, że przejówką można po górach, są bez problemu. Nie nie? wszystko się da. Wszystko się da. Wszystko, wszystko się da, bo możemy wziąć szosę z oponami 25. A ty już, Marcin, się cieną, masz ten... kask, buty i okulary gravelowe? Eee, nie, wiesz. <laughs> Kwestia czasu. E, gravelowy mam rower, kask mam normalny, buty mam MTB <laughs> na gravelu. E, nie, nie, nie mam, nie mam akurat Wywołam tutaj jeszcze raz ten wczorajszy kampinos, bo zabrałem kolegów, którzy jeżdżą, z którymi jeżdżę albo na przełaju, albo oni jeżdżą na szosie. Rowerów górskich nie mają, dlatego też użyczyłem im te, te egzemplarze, które mam w tej chwili, żebyśmy mogli razem pojechać. I potem mieliśmy dyskusję właśnie na temat tego jakby no, bo oni tam często nawet na gravelach potrafili po tych trasach mm -hmm. kampinoskich jechać, no ale jakby koniec końców okazuje się po prostu, że no na gravelu się wy wymęczysz się mówiąc prosto. A tu po prostu był czysty fan z jazdy, rado tak, radość tak. z jazdy była. Znaczy słuchajcie, ja myślę, że dobrym podsumowaniem e, tak naprawdę może być też, na jakich rowerach zostały wygrane gravelowe mistrzostwa Polski? No tak, no to tutaj na akurat, A, no a tak. na jakich rowerach zostały wygrane gravelowe mistrzostwa świata na szosowych. Tak. Więc wiecie to. <laughs> jeżeli tak, zaczniemy o tym myśleć, to ja, ja mam ja mam rower gravel, jako uwielbiam, od większość kilometrów jeżdżę na nim. Natomiast ja z pełną świadomością wiem, gdzie tym rowerem jechać. Ja jeżdżę tam po zniszczonych asfaltach, ja tam jeżdżę po dobrych szutrach, a jeżeli trafisz jakiś drzedowski odcinek, jakiś kawałeczek singla, to ja jestem w stanie tym rowerem to przejechać. Natomiast no nic na siłę tak po prostu. No, bo jeżeli prędkość, wiesz, na góralu wynosi 23 i na gravelu wynosi 23 z wyścigu, no to jakby po coś na tym gravelu męczyć, nie? A dla mnie to jest rower, który zastąpił szosę, nie MTB po prostu. Uh -huh. e, Marcie, a skąd w takim razie pojawił się pomysł olsztyńskiego gravela? No bo to byłby kolejny jakby taki etap w Twojej lokalnej działalności. Hmm, pojawił się stąd, że te rowery zaczęły się robić coraz bardziej popularne, coraz więcej ludzi się przesiadało, no i tak. Z Wiesz, chciałem coś zrobić takiego dodatkowego poza pracą, bo tak jak, tak jak wam mówiłem, ja też lubię towarzystwo ludzi, spotykanie się i imprezowanie z ludźmi. Ja zawsze podkreślam, że dla mnie podstawą w ogóle rowerowania, jeśli tak można powiedzieć, to jest to, że idziesz ze znajomymi na rower. To, to no. wszystko jest taki konglomerat jakby, nie? To się wszystko hmm. razem ze sobą łączy. Natomiast jakąś pośmiełam tak z Grzeszkiem, tutaj sobie o tym rozmawialiśmy, czy że fajnie byłoby jakieś takie tutaj wspólne treningi poprowadzić, gravelowe, bo my już tych tras sporo ludzie tak zawsze się podpinali pod te jazdy. Trochę mi się taki sumarant robił, wspólny trening z Grzeszkiem, czy tylko. No nie, tak, tak, oczywiście, no to tak <laughs> wygląda, że Grzesiek jakby. Zaczyna. Jest to jakaś nasza inicjatywa, ale tak, on się pojawił na pierwszej ustawce, tak, że tak powiem, twarzą to <laughs> lekko zafirmował i tyle, bo on jeździ sam faktycznie. No wszystkim on jeździ dużo szybciej, to tak, miałem na myśli, Tak, tak. Natomiast wiesz... w jakiś sposób, no powiem tak szczerze, że ten trochę nam ten olsztyński gravel na razie nie idzie tak, jak sobie to wyobrażałem. To znaczy na tych naszych ustawkach zaczęli się pojawiać ci sami ludzie dokładnie, z którymi na co dzień jeździmy na rowerach MTB i jeździliśmy po prostu. To nie przyciągnęło jakoś tak szerzej nowych użytkowników tych rowerów. To nie powiększyło tej naszej grupy jeżdżących osób. Tak naprawdę tych y, różnego rodzaju grup, znajomych, y, które się na rowery jest multum. Ja nawet się nie zdaję do końca sprawy, ale takich, takich inicjatyw jest mnóstwo, jakieś olsztyńskie ustawki rowerowe, Olsztyński Gravel, jakieś tam ustawki MTB, i naprawdę jest bardzo dużo tych grup, i, i po, tak zaczęły te same osoby ciągle tam przyjeżdżać. I jest moda teraz też do ustawki. Tro, trochę jest taka moda, tak, natomiast wiesz. Spotkaliście się pod ratuszem maksymalnie 10 osób, a teraz do wyboru do koloru, nie? Znaczy co, no na, na pierwszą ustawkę tam przyjechało chyba ze 30 osób, bo byliśmy w szoku, później tam 20, raz 15, raz 5, raz znowu 20, natomiast tych ustawek jest bardzo dużo. Nie każdemu też odpowiadało tempo, tak. No podam Ci na przykład przykład. No napisaliśmy tam na grupie, że będzie tempo średnie 23 na godzinę, czyli takie nie za szybkie, że to nie będzie jednak turystyka, tylko taka jazda trochę sportowa, może nie też wyczyna, ale trochę sportowa. No i tam jakieś pretensje się potem pojawiły, że było szaleńcze tempo. No ale ja patrzę w strawę, mówię, no ale było 22, tam i 8 średnia, czyli no tak, ale na podjazdach tam było szybko, na zjazdach w ogóle było 40. No to wiecie, to. Czy to jest też tak, że, że szczególnie poprzez grawele do środowiska wyszło bardzo dużo nowych osób. I, I te osoby często po prostu kupują rower, bo jest moda, bo jest, moda, tak. I, i no jakby to, że my, gdzie my dzisiaj jesteśmy, gdzie jakby te lata jeżdżenia na rowerze nas zaprowadziło do jakiegoś tam punktu dynamiki, prędkości, wytrenowania, nazwijmy tak, to ogólnie, tak, tak. powoduje to, że dla tych nowych osób próg wejścia jest no, bardzo, bardzo trudny. Wiesz, pomimo tego, że naprawdę ja tam no nie jestem teraz absolutnie wzorcem żadnej formy, no to jednak te 30 lat jeżdżenia, no właśnie tak jak mówisz, powoduje rzeczy gdzieś tam, potrafi z siebie coś tam wykrzesać, prawda? I z kolei taka jazda turystyczna, na przykład dla mnie, że się co chwila zatrzymuje, robię zdjęcia co chwila, no to też jakby znaczy nie pytanie, jest. Dla mnie. Czy to jest turystyczna jazda influencerska. No, no, no właśnie, właśnie, prawda. więc jakby ten olsztyński gravel sobie funkcjonuje, ale na razie trochę się tam nic nie dzieje, tak mówiąc szczerze. Nie bardzo wiem, co z tą stroną dalej będzie, bo też nie ukrywam, że no, różne wydarzenia w tym roku w życiu i, i też i pogoda, i wyjazdy wspólne rodzinne spowodowały, że zwyczajnie nie było czasu tego organizować. Tak? A to nie jest mój priorytet. Ja to sobie zrobię, jako odskocznie od monotonii pracy i takiego powiedzmy życia rodzinnego. No bo człowiek lubi różne zmiany lub wprowadzać różne rzeczy w życiu. Pracę mam tu samo od 12 lat, on od 15, dom też od 12, no i coś nowego chce się robić, prawda? Więc takie inicjatywy różne. Gdzieś wskakują po drodze do głowy, żeby realizować, ale trzeba się... mieć na to wszystko czas. Nie? To jest... Więc zajawka była, a tak chyba nie do końca to, to działa, tak jak sobie myślałem. Nie? Mm -hmm. te, te towarzystwo, które na te ustawki przyjeżdża, czy one są, czy ich nie ma, ono się i tak będzie spotykało. nie? No właśnie, bo to, to środowisko już jest mocno scementowane, tutaj tak, tak. E, rzeczywiście ciężko jest wyjść poza, poza, poza jakby tą strefę. Mhm. E, ja od tego roku też właśnie od wiosny gdzieś tam też, żeby samemu się zmotywować, organizuję mosty, e, czy takie jazdy tutaj. No, była szansa, że się pojawię z rowerem, ale po regatach nie dałem rady. No nie <laughs> tym razem, ale jeszcze nadrobimy. <laughs> tak, tak. E, gdzieś tam na przykład pojawiła się teraz w Warszawie taka inicjatywa Kontra 22, kierunkowy e, do Warszawy 22 gdzie udało im się zebrać ludzi nie tylko właśnie gravelowych, ale i ostrokołowców i jakichś ludzi na, na jakichś singlach, więc, więc uda, udaje się integrować to środowisko, tylko znowu bardzo szybko dochodzi do tego, że ta grupa się jakoś tam, nie wiem, filtruje, filtruje albo tak, rozjeżdża, tak, tak. Bo, bo okazuje się, że ci chcą jechać szybko, ci chcą się bardziej wiesz, tak. uspołeczniać i, i ciężko jest jakby pogodzić te wszystkie grupy interesów. O, no ja tą grupę godzę co roku na zakończenie sezonu. Organizuję taki wyjazd i tam wszyscy jadą spokojnie. No to z tymi ustawkami też jest tak, że ciężko wszystkim dogodzić, prawda? Każdy czegoś innego się po tym spodziewa. Padały też takie pytania, dlaczego nie udostępniam tras. No nie udostępniam tras, które, które wytyczam na taką ustawkę nie dlatego, że czuję do niej jakieś prawa autorskie, bo to jest prosta rzecz do zrobienia, tylko jak udostępnisz trasę, to ta ustawka się cało rozpadnie, bo Część poleci po prostu piecem, przodem, część zostanie z tyłu, ale jak każdy będzie miał trasę, to sobie powiem, no dobra, to tam nie dociągam albo nie zwalniam, no po co? Więc jakby z, wychodzę z założenia, że ja organizuję taką ustawkę i zapraszam na tyle ludzi, określam jakieś tempo i trasy, no to proszę się mnie trzymać i jechać tak jak ja. No i trochę nauczyłem już niektórych moich kolegów, że jak przyjeżdżają, to, to lepiej, żeby tam za bardzo z przodu nie fikali, bo ja nie krzyczę, wiesz, na kogoś, że zawróć, bo skręcamy w prawo, tylko po prostu skręcam. No więc tak już się, już się pilnują, nie? Czy już wiedzą, że Maci jedzie z przodu i nie ma tak, tutaj... Tak, tak, tak. Ja traktuję to dyktatorsko strasznie, te swoje ustawki, nie? Po prostu. Bardzo dobrze, bardzo dobrze trzeba czekać. Nie da się, nie da się wszystkim dogodzić. Zawsze ktoś będzie narzekał, że za wolno, za szybko. Zasady są jasne. Jak chcesz to przyjeść, pojeździmy sobie razem, skończymy może jakimś piwem, a no może nie, wejdzie w trakcie. No ale jak chcesz tam się wyżywać i szarpać, no to tam mieć na swoją, prawda? Mamy gdzieś tam grupę, ustawkę. Ale jest to ciężkie pogodzić taką ilość osób. nie? Dlatego też wychodzę z założenia, że jednak te wyjazdy takie grupowe to są po prostu takie trudne i rzadko się udaje to sprawnie zrobić. Grupy dwu, trzy, czteroosobowe to jest ok, zapanujesz nad tym, a jak są większe, to a ten siku, a ten kupę, a temu pękł łańcuch, a, a ten to musi odpocząć, a ten się musi napić, a ten do sklepu chce, a ten nie chce, i to się wszystko zaczyna rozjeżdżać, i ten się denerwuje, bo stajemy. Wiecie, to, tak, tak to średnio, legalne, średnio spada. No, im, wi no, Im większa grupa jest, tym trudniej jest nad tym zapanować. Nie? No, jak moja jaka filozofia jest odwrotna do twojej, bo ja właśnie udostępniam ślad na zasadzie, że startujemy razem, każdy jedzie swoim okay. tempem i spotykamy się na mecie na browarka. Nie? Aha, więc no, to... e, w więc taki to sposób jest... tego nie traktowałem, a tych browarków ja muszę akurat unikać, zwłaszcza jak <gadanie> o tych sylwetach gadacie, to, to może jednak nie. Od jednego jeszcze nic się nie stało. No, ale to na jednym ciężko przestać, jak z rowerami. nie? Już jeden chcesz drugi plus jeden, to no. B plus jeden. Prawda? Mam trzy, chyba to jest optymalna liczba, taka większość pewnie. to był trzy. Przełaj, MTB, gravel. O, u mnie jest gravel, MTB i taki zimowo, użytkowo, turystyczny. Taki do wszystkiego. Inny, który nie jest gravelem. A kiedyś jak pójdę w minimalizm, nie wiem czy to się uda. Miałby być tylko jeden, to chyba jednak hardtail. Tytanowy. O. No. No, bo uważam, że tak w ogóle a propos uniwersalności, uważam, że najbardziej uniwersalnym rowerem jest po prostu hardtail MTB. Tak. Na nim wszystko zrobisz. Założysz dropera, grubą oponę, pojedziesz robić trofi, i sudety. Założysz cienką oponę, polecisz po asfalcie. Tak. Pełna zgoda. Tak. I właśnie bardzo bym chciał jeszcze, żeby któryś producent zaczął robić rowery MTB karbonowe, bo to jest stosunkowo tani, dobry materiał, bardzo z montażem, podbłotnik i bagażnik. Grawele takie są. Natomiast MTB nie, nie orientuje się, czy, czy w ogóle są takie rowery. Nie? Czy jakbyś chciał mieć rower MTB, do którego będziesz mógł założyć. To raczej trzeba e mu na tych rozwiązaniach, że tak. tam po prostu masz te klipsy do, do przypinania. No, ale po jest to jest to zawsze to trochę jest... taka proteza, nie? Tak, taka, tak, tak. To tak, coś co się, to się luzuje, to ma mniejszą odporność, także uh -huh. tu, tu uważam, że klasyczny bagażnik i sakwa to jest najsensowniejsze rozwiązanie, a to bołki, to są modne. Właśnie powiedziałeś, klasyczne bagażniki i sakwa. E, przywołajmy twoją lipcową przygodę. E, pojechałeś na tydzień chyba z synem. No to tak, to, to obok Sudetu. Bardzo polecasz takie Bardzo polecam. To był, jed, to był drugi z najspanialszych tygodni, albo pierwszy na rowerze. Myślę, że żebym tak miał opowiedzieć całą swoją historię rowerów. To Sudety Challenge, Wisła 1201. I ta wyprawa teraz, z synem, tygodniowa po Mazurach, taka turystyka na góralach, właśnie to trzy najlepsze moje rowerowe tygodnie w karierze. Takie pod względem emocji po prostu, nie? Mhm. No bo to, o to mhm. chodzi. Czy co, był, e, był rowery, był namiot, e, były sakwy? Były sakwy. Wziąłeś tak. na sobie, na siebie, przypomnij wiek swojego syna, tak żeby też słuchaczom. 11 lat. Czyli 11 lat to, jest, to już jest ten wiek, kiedy spokojnie można wybrać się na, na taki bikepacking, nie, nie, sucking. Tak, 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 na turystykę, wiesz co, no, oczywiście to jest kwestia jak ten 11-latek jest sprawny, no, bo, bo my przyjedziemy wszystko, prawda, natomiast dzieci w wieku 11 lat są w różnej formie fizycznej. Ja akurat z mojego syna jestem bardzo dumny. Niestety teraz coraz gorszy. Tak, tak, tak. No ja jestem syna dumny. To było takie moje ciche marzenie, żeby z... taki wyjazd wyjechać. Naprawdę takie, wiecie, ojcowskie takie marzenie. I zrobiłem to i było naprawdę fantastycznie. Dopisała nam pogoda. Nie było żadnego jęczenia, narzekania. Spaliśmy w namiotach, w portach, na dziko, na kwaterze. Także no, było pełne spektrum. Kompanie w jeziorach, taka wspaniała męska przygoda, która myślę bardzo zbliża ojca z synem. No i też wielka duma, bo wiecie, no 11-latek, 80 km na rowerze z sakwami, to, to nie jest, kurczę, w dmuchał, nie? No właśnie, bo to nie było tak, że tylko ty wiozłeś, tylko też u niego było tak, na rowerze tak, trochę tak, rzeczy. Tak, 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 oczywiście. Specjalnie mu zakupiłem bagażnik, pożyczyłem mu sakwy, także na tą wyprawę. I strasznie się tym zajarał. Ja nigdy syna nie cisnąłem w sport rowerowy. On tam różnych rzeczy się imał, no ale generalnie ma dobrą kondychę, nie? Boję się, że w pompkach albo w drążku to mogły mnie... Zakasować. Także nie, nie stawiam się. Nie? A to dobrze, no, chyba to nie, nie jest, no, jest. Wiesz, że to jest duma, naprawdę. To jestem absolutnie dumny z mojego syna tutaj i, i polecam wszystkim, bo to, to coś wspaniałego było. Nie zamieniłbym żadnego wyścigu na to wyjazdu, w żadne Alpy, w Gardę i tak dalej. Gdyby ktoś mi powiedział, że mogę znowu tydzień tak spędzić, to absolutnie znowu to samo nie. Czyli już są plany na następne. Myślę, że mu się na tyle spodobało, że jeżeli czas pozwoli, to bez, bez najmniejszego problemu, nie. Zabrałem zresztą Dasia, też na Puchar Świata do Czech, po singlach jeździliśmy razem tam na Smreku, także. Ale to wszystko mówię w ramach nie wyczyn tylko takiego wspólnego spędzenia czasu ojca z synem, nie. Także wspaniale. Mogę, a nie muszę. Tak, 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 tak. Dowolność była pełna. Adam zaplanował trasę mniej więcej wybierał miejsca, gdzie będziemy spali, kiedy będziemy robili przerwy. Hmm. Czego, nie za czego zapomnieliście spakować? Wszystko mieliśmy. To, czego, to co wzięliście z niepotrzebnego? Hmm. Zawsze pytamy o te takie tak? tipy dla, hmm. dla słuchaczy, którzy się pakują na jakieś wyprawy. Co się wyjątkowo sprawdziło, albo czego zabrakło, albo, albo co, co się nie przydało? Wiesz co, wszystko nam się przydało, bo, bo... Ciągałem ze sobą kawiarkę kuchenkę, chociaż można było się stołować. Ja nie, dziękuję. To, to miał być taki wyjazd niesportowy, tylko właśnie, żeby, żeby doświadczyć takiej fajnej rowerowej przygody, takiej turystyki. No a jednocześnie z racji pokonanego dystansu z takim mało latem. No to jednak też było dla niego bardzo duże wysiłkowo. Nie? Sumarycznie ile pokonaliście? 310 ponad kilometrów w 5 dni. No, to naprawdę bardzo, wiek. bardzo ładnie. Nie? No. I wcale na płasko na Mazurach nie jest przecież. Nie, nie jest płasko. Uczestnicy Great Lakes Gravel wiedzą, i w armii Gravel, że w armii i Mazury to nie są płaskie tereny. No. Sam wywołałeś w armii, no nie, mogę, nie, nie mogę nie zapytać że to taka, może działanie hmm. bardziej autopromocyjne, bo, bo razem w tym, w tym jesteśmy. Tak. Hmm. Skąd pojawił się w twojej głowie pomysł, kiedy nas przyszliście razem z Grzegorzem z pomysłem? Zróbmy jeszcze jeden wyścig i zróbmy to właśnie razem. Wiesz co... Bo to była wasza inicjatywa. No, no trochę tak. To Grzesiek pewnie was tam cisnął, że chciałby coś tu zrobić. Była wcześniej na Warmii taka impreza. Może warto byłoby zacząć w ogóle od tego, że jestem wielkim fanem miejsca, w którym mieszkam. A im jestem starszy, im dłużej tym mieszkam, tym bardziej się utożsamiam jakby z Warmią, z tym podolsztyńskim terenem. Czyli gdzieś tak, że tak powiem, chyba moje miejsce na świecie już to jest. No i bardzo lubię tu jeździć, znam te wszystkie trasy. Podobnie jak Grzesiek, nakręcamy tu dużo kilometrów i gdzieś to świtało w głowie, żeby coś tu, coś tu zrobić. Pojawił się taki wyścig wokół Warmii, ale nie, nie szczególnie był dobry frekwencyjnie, jakościowo. No i nawet chodziło mi po głowie, wiesz, żeby zrobić to samemu, zorganizować. No bo wiedziałem jak to się robi, tak jak kiedyś tam w było tak. wspominanie, no tam sporo różnych eventów organizowałem. Natomiast stwierdziłem, że chyba się zajadę organizacyjnie, nie? że za dużo by mnie to czasu kosztowało, nerwów, um, te sprawy przede wszystkim właśnie social mediów, pomiaru czasu, czyli takie techniczne, tak? to, to by mnie zjadło za bardzo czasowo. No tak, I... bo nie ukrywam, że czeklista organizatora dzisiaj, jak patrzyłem, na przykład na GLG tak, tak, pierwsze tak, tak, 2020 tak. rok, które... Zwracałem do Filipa ostatnio, że obsłużyliśmy z poziomu jednego kombi, bo tyle, tyle tak, wtedy tak. mieliśmy rzeczy, a teraz mieliśmy największego możliwego busa od Toyoty, pick i jeszcze masa rzeczy kurierem dochodziła, więc jakby to, to niesamowicie się rozrosło, mimo że organizujemy podobną imprezę, nie? a, a to, jednak robimy to coraz, staramy się przynajmniej robić to coraz lepiej. Tak jak sport amatorski, tak samo te imprezy muszą się jeszcze raz tak. bardziej profesjonalizować, bo ty nie możesz zejść z poziomem w dół, prawda? Bo jak zejdziesz z poziomu w dół, to zaraz jest krzyk, że komercha... Kasę do kieszeni bierze, wszystko do dupy, kiedyś to było lepiej, prawda? także tak, 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 Czasami tak. za dużo le nie dawać warto na początek, bo potem są pretensje uczestników. A, a jeszcze nie sponsorami... pamiętam, że jest inflacja, która szaleje od no Jest inflacja, lat. w jednym roku ci się uda sponsorować, w drugim nie, e, więc wiesz, no. był taki pomysł, żeby to zrobić i stwierdziliśmy, że z chęcią w tym pomożemy i zaprezentujemy w ten sposób po prostu tutaj region, bo, bo wiemy, że trasy są świetne i wymagające. E, no i tak się to zaczęło, tak. Się zgodziliście. A zaczęło się od tego, że się nasze drogi skrzyżowały na GLG, tak naprawdę, nie? Na GLG, tak. Pierwszy. Ja też pierwszy GLG pojechałem, bo ja strasznie lubię też mazury i żeglowanie i wodę i jeziora w ogóle. I znam dość dobrze tamte tereny po Wiśle, bo Wisła 1200 była chyba przed pierwszym GLG, nie? Tak, ta. Wisła, Wisła i PGR to są najstarsze imprezy, ta, ta. nazwijmy to, gravelowe, bo ile PGR ta. jest gravelowe, o tyle już staliśmy, że Wisła to nie do końca gravelowa impreza. Jest to impreza ultraterenowa. Ja to, bym tego bym się bardziej Dokładnie tak. Tak samo jak nie ma maratonów MTB, tylko są terenowe wyścigi rowerowe po prostu. Na rowerach odnośnie, Tak, odnośnie nomenklatury, prawda? No chyba, że tak. zgrywają się w górach, chociaż te dystanse też się skracają. Wiesz, ja nie jestem teraz pewien. Nie chciałbym tutaj popełnić błędu, czy Wisła 1200 była określana jako wyścig ultra gravel w materiałach promocyjnych. Nie, nie, ona nie była, tylko jakoś jak ona ultra, się zgrała, frednio. zgrała się z tymi gravelami i, i jakoś tak ludzie myśleli, a co to tam na gravelu trzeba jeździć. Ale pomimo tego, że ten tydzień na Biśle na też był wspaniałym tygodniem rowerowym, absolutnie, też absolutnie w czołówce, bo tam mnóstwo było emocji pozytywnych i negatywnych i nerwów i zmęczenia i to wszystko daje taki wspaniały konglomerat yy, i dobre towarzystwo, no to jednak nie traktowałem, nie był to wyścig taki, który myślałem, że to będzie taki wyścig gravelowy i wtedy się właśnie Gilego pojawiło. No i stwierdziłem pod nosem, do tego stary w Wilimach, które znam z lat dziecięcych, kiedy jeździłem na jezioro Dada i do tego po Mazurach jeżdżenie, do tego mam gravela, no więc jakby wszystko się spina tak. I to był taki, taki pomysł, że to pojadę. Masz gravel, ale wystartowałeś na MTB. Wiesz co? Tak, wtedy, wtedy chyba czekałem na nową ramę. Wtedy czekałem na nową ramę, ponieważ z tego co pamiętam, połamałem ramę w Sequoia stalową, Niezniszczalną, tak. W którym miejscu ci pękowałem Dolne rurki tylnego trójkąta, tam gdzie chyba wszystkie pękały. Okay. Gdzieś tam na zwężeniu przy, przy oponie, tam w tym miejscu, gdzie między tarczą a oponą bodajże. No i z... Roweru nie było, no to na gravel, na góralu pojechałem, tak, na dwa razy to zrobiliśmy, no a kolejny rok stwierdziłem, że już na raz, już na gravelu. To pierwsze ultra, takie non stop, było? I tak, ale wiesz, jak na przykład jechaliśmy w Wisłę, to potrafiliśmy też przyjechać o północy, czy o pierwszej na kwaterę już tak urypani z tymi tobołami, z bagażami, że Myślę, że ultra się łatwiej jeździ osobom starszym z doświadczeniem jakimś rodzicielskim i trochę zmęczonych, czy może styranych yy, yy, pracą i obowiązkami, bo tak naprawdę tam chodzi o, o głowę, nie? No tak, tak, tak. Stąd tak dużo osób właśnie starszych, które sobie świetnie radę dają z takimi wysiłkami. No, no i tak, wiesz, te, te, ten gravel, yy, potem była tam breidak w LPGR właśnie był. No i parę imprez, ale nie za dużo. Moja przygoda chyba już się skończyła z Ultra. A jeśli chodzi o gravelowe Ultra, jeśli tak to no. można ująć, to pojawia się taka coraz częściej powtarzana opinia, że to jest takie współczesne giga MTB. Te że, te skończyło te... Się, że skończyły się go długie dystanse na maratonach MTB, Pojawiły się ultra, ultra już teraz się skracają, bo są te dystanse już jednodniowe, no ale nadal to są dystanse 150-160-200 km. Więc... Wiesz co, pewnie coś w tym jest, bo tak jak mówiłem na początku naszego wywiadu, ja zawsze wybieram najdłuższe dystanse, ponieważ ja po prostu lubię jeździć na rowerze. Jeżeli startowałem gdzieś w zawodach cross country, to dlatego, że były blisko domu albo że tam koledzy jechali. Natomiast ja bym się nigdy osobiście nie wybrał na XCNR Kieniec Polski. Z racji tego też, że moja praca w dużej części polega na jeżdżeniu samochodem bardzo dużych ilości kilometrów, to dla mnie taki wyjazd jeszcze w weekend po prostu, żeby się gdzieś półtorej, dwie godziny pościgać, to raczej nie wchodził w granie. Więc zawsze jak na jakieś zawody, na jakieś wyjści, kto na najdłuższy możliwy dystans? Albo etapówka. Znowu Albo etapówka. znowu tak, warta challenge. Tak, no no wiercicie dziurę w brzuchu. No nie, bo powiem Ci, że no właśnie jak nawet myślę dzisiaj o startach, nie wiem o tym też pojadę sobie na niem, nie jakiś bike maraton, na przykład w góry, gdzie widzę, że ten dystans najdłuższy to jest tam, nie wiem, 50 parę 60 kilometrów, bo już nie ma giga. To tak mało tego jeżdżenia. To nie? tak mało tego jeżdżenia no. tak naprawdę. Wiadomo, że no, te trasy są dopieszczone, więc to wiadomo, tak, że tak. dostajemy dobrą trasę. No ale tak, żeby wiesz, pojechać w piątek, w sobotę wystartować. 50 nie będzie dobrze na strawie wyglądało. Tak, no musi być, muszą być trzy cyferki. Są te cyferki, tak. No to jest katastrofa. Ja mam też strawę, używam, no pomiaru mocy jeszcze nie mam. Może kiedyś sobie kupię, nie wiem, chociaż wątpię. Jako gadżet, a nie jako tak, narzędzie że treningowe. Gadżet, no, żeby była jasność oczywiście, tylko dlatego, żeby mieć i żeby mnie na to stać, tak? I że wszyscy mają po prostu, żeby była jasność, że jestem gadżetem z rowerowym. Wszyscy mają mamę, mam i ja. Tak, natomiast wiesz co? Czekaj, bo wątek. Mówiliśmy o strawie, o tych, o tych dystansach, że 50 słabo wygląda na strawie. Z tymi cyferkami to jest katastrofa, wiesz, bo, bo wiem, że są osoby, które na przykład y, włączają strawę dopiero wtedy, kiedy wyjadą poza rogatki miasta. Słyszałem tę historię, bo e, to, się średnia. O to, to, tak, tak, bo wtedy jest trochę wyższa średnia, nie. Ale mniej kilometrów w podsumowaniu roku będzie. I, i wiem, wiem, że są osoby na przykład, które śledzą wszystkie komy, jak ktoś tam koma zabierze, to grzeją od razu, żeby tego koma pobić, nie? Ja tego nie krytykuję, bo każdy ma po prostu, no, jakąś swoją fantazję w tym rowerze odnajduje, tak? Ja akurat lubię jeżdżenie, lubię ludzi, lubię patrzeć na ładną przyrodę, Natomiast no, dla mnie to byłoby już zbyt takie zadaniowe, takie nie w moim stylu jest. nie. Fajnie sobie spojrzeć, dokręcić tam do tej stówki czy coś, ale fajnie to określił właściciel pensjonatu w Stroniu Śląskim, że jest to męczenie kolarstwa. Mhm. Bardzo mi się spodobało to określenie. tak. Dojadę jeszcze na siłę, żeby była stówka. To to no tak, bo 97 kolarstwa... już ma na liczniku, to jeszcze trzy kółka wokół osiedla i tak, będzie stówka. Tak. Nie? Chociaż tak gadam ostatnio, nasupa się w brami. Ja już odwodnione też do, do 20 do słowa, wiesz, bo. <grafię> Także ja pływałem wczoraj na darginie, na supie. Wczoraj na darginie byłeś, tak? Tak. No, fajna zabawa też, nie? Aczkolwiek no, ja jak się zauważyć. rozwieje, to nie do końca. Powiem, no, no. że ta, ta moda na supy niesamowicie się wbiła, bo jakat kompletnie inny rejon, że w Chorwacji byliśmy w tym roku na wakacje. I też po prostu całe zatrzęsienie supów, nie? Jakby tak, tak. to jest, to jest jakaś forma aktywności, yy, która się no, niesamowicie wbiła i, i dobrze przyjęła. So, to jest stosunkowo tanie, dostępne, ma tą wielką zaletę, że wyciągasz to z bagażnika na dowolnym akwenie, bo kajaka tak po nie przewieziesz. bierzesz w rękę, jeżeli trzeba kawałek donieść, więc to jest naprawdę fajna sprawa. Myśmy supa ja kupili. Masz ten z tak, tak, tak. Ale mam za sobą wyprawy supowe z noslegiem, na przykład. Też z nami. Pamiętam, powiadałeś mi, że wiesz, siedzisz sobie na supie, czasem wpadniesz, poskoczysz do wody, popłyniesz tak, z tym supem, tak. jakby. Przywiązujesz jest... sobie go do nogi, płyniesz sobie, zmęczysz się, wchodzisz z powrotem, kładziesz się. Super sprawa, nie? Dla mnie ciekawszy od kajaka ogólnie. Hmm. No A właśnie. są też supy przecież, do których możecie żagiel przyczepić. Tak, tak. tak Czekajcie, zaraz, zaraz pójdziemy do bike craftingu, to idziemy, tak. nie? Czyli, czyli rower i ten, rower i kajak buchany. Tak. nie? Od... do kółek. <laughs> Tak, 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 czy ponton, dokładnie, tak. dokładnie. No. A gdzie w Darginie stacjonowałeś? W Pieczarkach. Okej, okay, tam niedaleko. Bierzysz. Kojarzę tak niedaleko jest y, fajny port, w którym też robiłem zakończenie sezonu rowerowe. Dobrze nastąpiło? właśnie to środek pałacu młodzieży. To tak, pewnie kojarzy. Tak, tak, tak. Wiem, tak. Kawał, kawałeczek powyżej jest taki port, w którym kiedyś y, właśnie z chłopakami zrobiłem zakończenie sezonu. No właśnie, Marcin, jak to zakończenie sezonu, jeśli, jeśli zawsze jest podoba pogoda na rower i sezon się nigdy nie kończy? No tak Kiedyś jakoś tak dawno, dawno temu wybraliśmy się z kolegami, jeszcze z naszymi dziewczynami, wtedy część na Suwalszczyznę pojeździć po Nowych Olsztynach, bo ktoś powiedział, że nam jest podobno ładnie. To się okazało, że nie jest ładnie, tylko jest fantastycznie po prostu. Jechaliśmy tam bez żadnych map. Mapę kupiliśmy papierową w pierwszym wiejskim sklepie. I w ogóle byliśmy w szoku, co na tej Sowolszczyźnie się dzieje, nie? I to była taka jedna jedna wyprawa i potem oczywiście były plany, że będziemy to kontynuować. I jakoś tak jak to z tymi planami właśnie rozeszły, ale któregoś roku wpadłem na pomysł, zróbmy taki wyjazd, powtórzmy go. No, i przez długi czas z moimi przerwami cyklicznie organizuję tak zwane zakończenia sezonu. To znaczy, kiedyś to było takie odskocznia do wyścigów i od trenowania. Na koniec września-października już się skończą te wszystkie zawody, w których regularnie startowali tam moi znajomi i ja. To, to jedziemy sobie już bez napinki na jakieś tam zwiedzanie, w jakieś nowe miejsce. No i taka tradycja trwa z moimi przerwami do dzisiaj. W tym roku jedziemy nad Jezioro Wigry też. Także. Ale to jest tak, że dojeżdżacie samochodem czy tak, ruszacie tak, rowerami? Tak, dojeżdżamy samochodem, bierzemy rowery, przyjeżdżamy w piątek, integrujemy się. Po tej integracji, ci co mają siłę, większość znajduje, robimy symboliczną stówkę. Aha. Potem znowu się integrujemy już delikatniej i w niedzielę robimy znowu symboliczną stówkę, jemy obiad i wracamy. Taka po prostu wiecie, no Koleżeński wypad na rower. Koleżeński no. wypad na rower, ale w nowe okoliczności przyrody. W tym roku na Suwalszycie już raz byliśmy, teraz jedziemy na Wigry i w planie mamy Puszczę Augustowską i, i małą Litwę i integrację. Fajne. Super sprawa. Super to. sprawa. Jest ewidentnie Marcin, jakby jesteś absolutnie liderem e, społeczności lokalnej. Nie tam to jest za dużo powiedziane, ale lubię ludzi skrzykiwać. Parę razy też w domu zapraszałem na jakieś wspólne kibicowanie e, na mistrzostwach świata tam, czy w przełajach, czy nasz No to przyjedźcie, kupimy parę piwek, jakieś chipsy i posiedzimy. No właśnie, rozstrzygnijmy jedno z ważnych, najważniejszych pytań kolarskich. Matthew Van Der Poel, Wo Wo Van Aert, czy Tom Pitcock? Matthew. Czy jesteś Team Matthew. Tak, tak, tak. Team Matthew. Ale Cześć. ja mu wam, tak jak mówię, ja śledziłem kolarstwo przyłowo już wcześniej, zanim oni się jeszcze stali tacy popularni za sprawą przejścia na szosę. Więc ja wiedziałam, że rywalizacja między tymi zawodnikami trwa od dawna i oglądałam te wyścigi już wtedy, kiedy, kiedy mówię, to nie były takie popularne postacie. Ja miałem tę przyjemność być na Mistrzostwach Świata w Zolder w 2016 no. Zolder roku. Zolder to jest ta trasa z tym potężnym piachem, takim, tak? E, tak nie, nie, Kokside. Kokside no, jest okolę. piachem. Zolder to były to był Mistrzostwa Świata, gdzie but u sobie Metty Wanderpool rozwalił i przez to no, też przegrał okolę. wtedy rywalizację. Wiesz co, jest, Wtedy jeszcze tak. był Orlikiem. Z tymi przełami to jest trochę też takie z moim kibicowaniem temu zawodniku Jest tak, że ja się generalnie wywodzę z MTB. E, więc dla mnie zawodnik, który ma korzenie takie błotne, powiedzmy, czy terenowe, no to tym bardziej jakby szacunek, tak. Bo tak jak mówię, szosy nigdy nie jeździłem, nie darzyłem jej specjalną sympatią. E, zawsze kojarzy mi się to ze straszną napinką. E, no i nawet e, teraz takie tu z kolegami, z przyjaciółmi się śmiejemy, że Wanderpul z Monertem weszli na sosze i rozłożyli światowy peleton. Kiedy szosowcy sobie spijali kawusie w kalpę, jeździli w słoneczku, to oni ryli w Belgii, w Holandii w błocie po prostu, tak jak my wiesz, kiedyś, jako młodzież. Aczkolwiek Górach, trzeba nie... też dorzucić, że również niekoniecznie w błocie, w Benidormie, w fajnej pogodzie też się przełajało ściganie. Tak, tak, ale chodzi o to, że jest taki ten jakby taki terenowy. Tak, nie? oczywiście. Z tego też powodu, na przykład, jeżeli oglądam kolarstwo szosowe, to uwielbiam te klasyki belgijskie po brukach, po trudnym terenie. Takie brutalne, nie? Takie brutalne, tam gdzie jest właśnie... Poza tą czystą kalkulacją, tym siedzeniem na kole, wiesz, tymi gładziutkimi asfaltami. Jest też taki element nieprzewidywalności tego terenu, trochę tych umiejętności technicznych, ryzyka, tak? No bo przecież oglądamy bardzo często sporty, zwłaszcza te bardziej ekstremalne, czekając na upadek, prawda, na potknięcie, także. Tak, tak. to no nic nic nie zrobiło lepszego zasięgu w social mediach w ten weekend niż jazda drużynowa na czas na Welcie, kiedy składali się po prostu jak. No jak tak. na łyżwach, nie? To tak jak, na pewnie, lodzie. To tak, jak pewnie z igrzysk naj, najczęstsze zdjęcie to Matthew leczącego na kamienie głową. Nie? O tak, bo nie było tak. w palety. Czyli umówmy się, oglądamy te wyścigi, kibicujemy, ale czekamy aż będzie, jak idzie... Nie śmiej się dziadko, z tego wypadku. Tak, 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 tak no. ale, ale tak jest, no, to są te emocje, prawda? Także jeżeli szosa, to tak, zdecydowanie do, do nie, ale do kibicowania jak najbardziej pojęcie jako kibic mam całkiem spore, też pomimo tego, że sam aktywnie na się nie jeżdżę. Wspomniałeś właśnie, że, że chłopaki, jeśli chodzi o Matthew Vanderpula czy Pitkoka, wpadli z przełajów przez szosę do, do MTB. Tam, tam, tam. A z drugiej strony, właśnie miałem taką wczoraj refleksję, że mimo pewnej analogii w kobiecym kolarstwie górskim nie ma takich, takich mocnych tuz, bo na przykład. Ceylin Alvarado, która świetnie wspiera radzi na przełajach. W MTB e... nic nie pokazuje kompletnie. Nie? Kompletnie nic nie pokazuje w MTB. W MTB. E... Fem Wam Enpel przecież, e... dopiero co startowała i w Pucharze Świata ale i tak, tak dalej. Też tło też, też absolutne. Ale Puk już pokazuje, nie? No tak, tak, Puk no, Pieters tak. rzeczywiście pokazuje. E... Nie powiem nic o wynikach z wczoraj, bo Marcin zatykał tylko. Ja nie, 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 spokojnie. Jakby tutaj, myślę, że nie ma, nie ma takiej potrzeby. E... Ale no Puk Pieters już na szosie w tym roku pokazała, e... tam zaraz, co, gdzie, to, gdzie to było. E... Na Bianka chyba była, też nie wiem, tam w okolicach podium chyba czwarte, piąte miejsce e, pojechała. Nie, nie pamiętam, aczkolwiek oglądam. E, teraz te siostry Holmgren z Kanady, które są mistrzami świata, albo wicemistrzyniami świata w cross country, w, w cyklokorosie podpisały umowę z... Ale to w juniorach, tak? Tak, znaczy one właśnie przychodzą do Orlika teraz. Przychodzą ty, do ty, ty bardziej śledzisz, jakby ja śledzę tylko zmagania elity, natomiast Chimii a to są, a to są do dopiero końcane. te dwie pierwsze zawodniczki, które rzeczywiście świetnie sobie radzą i w przełajach, i w cross country, i teraz jakby idą na szosę. A nie wiem, Blanka Wasz na przykład. No tak, w przełajach tak, świetnie. Tak, w MTB, no okej, okay, no też wysoko, ale no mistrzyni świata w odlikach na szosie. Ale, ale w tym MTB nie ma tej dominacji, jaką dominuje, nie wiem, jaką otrzymujemy od Metiwander Pula, jeśli w końcu wystartuje w tak, cross country. Tak, na no szkoda, że nie, no. Czy, czy, czy Pitcocka, który tak. uważam, że wczoraj Pitcock będzie mały spoiler, ale bardzo malutki. Mam wrażenie, że spiechał bardzo zachowawczo po to, żeby, żeby tutaj jakby nie, nie zepsuć rywalizacji tym, którzy na co dzień się ścigają. I nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, bardzo bał się wyprzedania. Po tym, co się stało na Mistrzostwach Świata z Schwarzmoerem. Wczoraj pisałem, że lepiej, żeby nie podjeżdżał z boku Borybą, dostanie tam z boku łokciem, nie? No. Nie wiem, nie wiem jakby dlaczego tak wczoraj akurat pojechali na te warunki były ciężkie to co mówisz, ale odnośnie tych łączenia tych dyscyplin Pojawiały się przecież takie zarzuty, że jak to, że taki pitkok to sobie w jednym wyścigu wystartuje, potem go nie ma, że tak nie powinno być, ale to tym bardziej się świadczy o klasie zawodnika, prawda, że wchodzi z szosy i rozwala po prostu stawkę w MTB, gdzie... Znaczy pamiętajmy, pitkok przyszedł, są... tak, 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 tak. przyszedł z MTB, tak. właśnie, to jest ciekawe, że on przyszedł MTB, przez przełaje tak. do szosy i wrócił do MTB, tak. a oni jakby będą no generalnie przenikają się, a to, to, są, to są wybitne talenty, ja mi się marzy dzień, w którym Van Vogt, powie, dobra, to ja też odpalę e, w MTB. Tak, tyle razy o tym myślałem, tak, nie, zresztą no, to zawsze powtarzałem... Zapanie, nie, to nie te budżety, to, tak, to wiesz, to już tak, trzeba tak. potem mieć zajawkę na MTB, tak jak Peter Sagan, który powiedział, że za teraz, za kolejny rok spędzi na rowerze górskim, bo to jest to, co on najbardziej kocha w kolarstwie, nie? No. Wydaje mi się też, że rozliczne przykłady tej migracji zawodników i transferów takich między różnymi dyscyplinami jednak pokazują, że prędzej sobie kolarz przełajowy czy górski poradzi na szosie niż odwrotnie. Wydaje mi się, że stricte taki szosowiec, gdyby wyszedł na na rower górski albo na przełajówkę, to nie ma najmniejszych szans. No to mamy jednego od razu tutaj, Asa, który sobie świetnie z tym poradził. E, Okej, okay, lokalne podwórko, Paweł Bernas, na tak, sportowej tak, emeryturze tak. szosowej, wszedł w kolarstwo górskie. E, tu polecam rozmowę u mnie na kanale z Pawełem Bernasem, teraz nagrano w Boguszewych Gorcach. Paweł się doskonale odnalazł i właśnie okay. ja nawet zadałem mu pytanie o to, czy gdybyś 10 lat temu dostał szansę, żeby startować w przełajach MTB i w szosie? Mówi, no kurczę, no trudno sobie wyobrazić, ale, ale możliwe, że to byłaby w ogóle inna historia wtedy, nie? No jednak sport nasz jest niszą, a MTB i przełaje to jest w ogóle nisza, więc jakby wiadomo, mówi się, że szosa jest królową, e, aczkolwiek ja sercem i tak zawsze MTB i, i przełaj, może i trochę gravela, na pewno niż I też nie żadne dyscypliny grawitacyjne, to jakoś nigdy mnie tam nie... Trochę tam orientowałem się w tych nazwiskach, ale jakby grawitacji nigdy nie, nie śledziłem. Mimo tej superligi. Słucham? Mówię, mimo tej superligi. Tak, super tak, no tam takim byłem trochę współorganizatorem, dużo spraw załatwiałem. No to za do Tak, tak? zadamy do Wgierny, tak, tak, tak. Dużo spraw załatwialiśmy tam w ratuszu, wiesz, takich pozwoleń, tego typu rzeczy. No to była orka na Ugorze. Teraz urzędnicy, nawet w tym betonowym Orsztynie, są już trochę inaczej nastawieni niż kiedyś, natomiast te parę lat temu, kiedy to robiliśmy, to. Jak mówiliśmy, że będą zawody, gdzie ludzie będą skakać z metrowych i dwumetrowych hop, to w ogóle, wiecie, no wszyscy robili takie oczy, że to, to jakieś szaleństwo. Przecież to tak, był a problem No, dzisiaj wszędzie, odpalasz tak? na YouTube, pokazujesz, jak robi to godziek. A, i, a dobra, to ten gość, dobra, to no, lecimy, nie. No, także, także teraz jest dużo łatwiej, bo jednak no, w ten sport już, że tak powiem nawet już ci twardogłowi i głowi urzędnicy wiedzą, że, że można w to inwestować, że, to się, że trzeba to robić. Natomiast kiedyś to było orko na Ugorze. Tak, no bardzo. właśnie, bo popraw mnie, wy macie Duktomanie. U e, tak, tak. To jest w tak. single właśnie w lesie miejskim? Tak, tak. Jest kolega Łukasz, zresztą, z którym się znam właśnie od początku mojej kariery rowerowej, e, który. To całe życie właśnie był w tej frakcji bardziej taki zjazdowo grawitacyjnej grawitacyjnej, tak. tak. I, I po jakiejś dłuższej przerwie od roweru, tam z powodu różnych pewnie życiowych no, priorytetów, tak, wrócił i, i bawi się świetnie na rowerze. Często go spotykamy w lesie miejskim, jak tam z uśmiechem na twarzy lata z łopatą i ma z tego mnóstwo fanów. No i tam by startował z całym tym projektem. Sporo singli z autorstwa, trochę inni chłopacy też kopali, no i wszystko to spiął i połączył po prostu w jedno, nie? Czyli tutaj też to dobry przykład na to, jak można z miastem się dogadać i, i fajnie zalegalizować taką infrastrukturę. Tak, teraz mamy też takie kielarskie ścieżki na południu ty z kolei. To gdzieś koło ciebie tam już? Trochę bliżej, tak, tak. Na, na południowych rubieżach też to jest takie miejsce, gdzie były zawody rozgrywane różnego rodzaju i, i tam też są świetne takie warunki do, do takiego jeżdżenia po singlach. To też z tego co wiem, to kolega tam się zajmuje legalizacją tego już od lasów jest mhm. zgoda, żeby to utrzymywać jakoś i zalegalizować także. Powoli, powoli gdzieś to wszystko się zaczyna tam jakoś dziać i no mówię, trzeba na to wszystko czas i chęci znajdować, nie? więc człowiek wyskrobuje ten wolny czas, żeby jakąś inicjatywę taką zaproponować, no i raz tego czasu jest więcej, raz mniej, I tyle. Teraz jak już zmierzamy tutaj do, do końca naszej rozmowy czas i priorytety kierujemy w kierunku studentów Penta Challenge. Końcówka lipca 2024. Nie Maria, nie mogę tego publicznie powiedzieć, bo mnie zjedzą wszyscy, już po audycji dam ci znać. Nie? Przedyskutuję to z kolegami. Jeszcze, bo jak się zadeklaruje dzisiaj, to nie będzie odwrotu, nie? a co, co będzie jak się nie uda? Jak już kolejna zima będzie nieprzepracowana. No ale właśnie jak mając cel, można się do tego lepiej zmobilizować. To, to dla zabawy, nie dla wyniku. Wiesz, to jest no właśnie, właśnie, fan, to to, 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 jest, to, to, jest, to jest też jakby coś yy, z powodu, czego gdzieś tam w pewien sposób trochę zrezygnował z takiego ścigania, bo jednak wiecie, jak się jedzie na wyścig, to na głowa zawsze chcę jednak trochę mocniej, szybciej. nie? Znaczy nie no ja, ja jadę, znaczy ja mam nadzieję, że pojadę, bo na to, na to liczę, że wszystko się ułoży, po to, żeby ukończyć. No, w jednym co? kawałku przejechać, ukończyć. Jak startowałem I teraz, słyszałem od Grzegorza, tak. Grzegorza Golonko, że będzie naprawdę gruba after party Aha, w to, roku. No, wiesz co, to jest argument, który do mnie może bardziej przemawiać już, nie? Natomiast ja też troszeczkę jak. Tych gravelowych imprezach zacząłem startować, to dlatego, że tam jeździmy z nastawieniem, żeby też tylko ukończyć. Natomiast jak się startowało w tych maratonach teczek zawsze, nie, wiesz, były te sektory, było to liczenie, byli koledzy, z którymi tu jakieś walczysz i zawsze jak poszło bardzo źle, to głowa gdzieś tam źle pracowała, więc ja się przyznaję, że ja do ścigania się takiego krótkiego, to głowy dobrej nie miałem. Nie? To, to no to, 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 już... nie jest, to nie jest krótkie ściganie, no bo tak, tutaj tak, masz czasówkę to i potem tak, się tak, wszystko tak, układa tak, i tak, jedziemy. Tak, tak. Ale, ale tu zawsze, że tak powiem, głowy do takiej rywalizacji ostrej, to, to ona nie jest taka dobra, nie? Do szyderstwa tak i do opowiadania o rowerach jak najbardziej, ale taki takiej strictej rywalizacji i szarpania się tak niekoniecznie, nie? Marcin, zleciały nam dwie godziny o, komuś, e, Twojego no. pięknego opowiadania o rowerach. E, bardzo Ci dziękujemy za to, że znalazłeś ten czas i. Dziękuję za zaproszenie. E, Myślę, że to jest e, środek tej historii. Dopiero 30 lat. Kiedyś jedna z moich klientek pyta się, a co tam pani w życiu porabiała? No i mówi, zrobiłam błąd, bo ta pani miała 95 lat i świetną pamięć, nie? Także jak zaczął opowiadać, to po godzinie doszła do czasów młodości, więc tak dużo by można jeszcze mówić, nie? Dzięki za zaproszenie, fajnie było pogadać, no i nie wiem gdzie do zobaczenia, nie wiem czy na Sudetach. <laughs> Może prędzej na mostach tutaj, nie? Albo w Campinosie, bo dzisiaj śpiąc też w Warszawie, w wiesz, mosty, gravele, wiesz, Campinos, single, duktomania, po, po prostu, jest tych okazji nie, 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 wiele, więc... Po prostu rower i fajne towarzystwo, prawda? I czy na koniec możemy powiedzieć, że jeśli ktoś wpada do Olsztyna z rowerem górskim, może do ciebie się nazywać, czy po wskazówki? Niech się odzywa, aczkolwiek ja mówię. Mało ostatnio na Góralu jeżdżę, ale tych grup jest tam mnóstwo. Chłopaki z zatorza, z takiej dzielnicy tam tworzą też taką ekipę bardzo mocną, latają po lesie, po tych singlach i nie tylko. No, ale niech tam piszą, niech dzwonią, zawsze pomogę. Jestem zwierzęciem społecznym, jednak mimo wszystko, nie? Mimo swojego podejścia szyderczego czasami, jednak jestem zwierzęciem społecznym. Super, Martin, dziękujemy bardzo. Dzięki bardzo, panowie. Dzięki wielkie.